Energo Polska Cyfrowa. No i tutaj Stowarzyszenie Mistrzowie Kodowania oraz Fundacja Orange w ramach tego projektu zorganizowała też dla Was webinary. Dzisiaj spotykamy się na webinarze poświęconym Makey Makey. Dziękuję dziewczyny, że napisałyście mi, że wszystko widać, wszystko słychać. To jeszcze raz dzień dobry, jeśli ktoś dołączył. Dzisiaj pobawimy się zestawem Makey Makey, pobawimy się w chirurgów, tak niecodziennie. Zaproponuję Wam kilka zabaw, kilka aktywności. Pokażę Wam parę inspiracji, które mogą się Wam spodobać i przydać w roku szkolnym. Ale na początek chciałabym się przedstawić. Nazywam się Mariola Fik. Z wykształcenia jestem bibliotekarką, nie pracuję w szkole. Pracowałam przez 6 lat w bibliotece publicznej, gdzie prowadziłam właśnie warsztaty dla dzieciaków z programowania, z nowych technologii. I tak to się zaczęło. A czy któraś z Was opisałaby mi swoją przygodę z początkiem programowania? Chciałybyście się podzielić, bo powiem Wam, że moja przygoda z programowaniem zaczęła się niecałe 4 lata temu, kiedy to koleżanka, jak jeszcze pracowałyśmy razem w bibliotece, zaproponowała mi: słuchaj, musisz jechać na szkolenie z programowania. A ona jest po prostu też trenerką w projekcie Mistrzowie Kodowania. Ja mówię: absolutnie nie, że programowanie, że ja, że bibliotekarka, absolutnie nie. No ale tak długo męczyła, 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 aż w końcu przekonałam się i pojechałam. To były 2 dni przed komputerem. Siedziałam i czułam się skrecza. Powiem Wam, że na początku byłam troszkę przerażona może tym natłokiem, ale stwierdziłam, że skoro tyle osób prowadzi te zajęcia, to ja też spróbuję. No i spróbowałam, zaczęłam. O, coś zerwało. Zaczęłam z naszym. Mam nadzieję, że już wszystko będzie w porządku. Zaczęłam warsztaty współprowadzić razem z naszym informatykiem. Śmiałam się, że ja odpowiadam za atmosferę, a Mariusz odpowiadał za wartość merytoryczną. To było fajne uzupełnienie, ale z czasem stwierdziłam, że mogę to zrobić sama i tak zaczęła się moja przygoda z programowaniem i ona trwa do tej pory. Zajęcia z programowania sprawiają mi wiele frajdy, ale też zachęcają do poszukiwań. I tak, jeśli prowadziłam zajęcia ze Scratchem, z jakimiś platformami, z aplikacjami, to było ciągle poszukiwanie czegoś nowego. I tak właśnie trafiłam na zestaw Makey Makey, bo pokazała mi to właśnie Ania Krawczyk. I stwierdziłam, że to będzie świetna zabawa. No i taka też była. Mam pytanie, czy u Was, czy bawiłyście się ze zestawem Makey Makey? I czy się nadal coś zacina? Czy coś się zacina, czy się bawiłyście? Dla mnie to też będzie bardzo pomocne. Śmiało piszcie. Jeszcze nie, Ewa. To mam nadzieję, że też przekonasz się, że warto. Nie znacie, ale to Makey Makey dostałyście razem w zestawie projektowym. Magda, ja znam, super. A czy napiszesz, co robiłaś?
Robiliśmy wyścigi. Graliśmy na owocach. Tutaj jeszcze dziewczyny piszą, więc fajnie, że chcecie się podzielić. Wyścigi polegały na dotykaniu folii. Troszkę sobie też o tym pogadamy, porozmawiamy, pokażę Wam, jak to też zrobić, szczególnie dla tych, które jeszcze nie znają. Dobra, jakbyście się chciały jeszcze podzielić jakimiś inspiracjami. Ja troszkę bawiłam się z dziećmi Basia i grałam na owocach i folii. Super. Także część z Was zna, część z Was dopiero ta przygoda tak jakby się rozpocznie, mam nadzieję. No i dzisiaj sobie troszkę porozmawiamy właśnie i pobawimy się tym makey-makey, żeby Was przekonać i pokazać może coś nowego. Powiem Wam taki krótki rozkład jazdy, jaki przed nami. Jako, że webinar trwa 4 godziny, podzieliłam to na dwa bloki. Pierwszy blok będzie dookoło 18:15 i będzie takim wprowadzeniem. Będziemy sobie rozmawiać troszkę o prądzie, o przewodnictwie. Zrobimy baterie z owoców. Pokażę Wam w ogóle, jak podpiąć makey-makey, troszkę narzędzi, aplikacji, które się mogą przydać Wam, jeśli będziecie korzystać z makey-makey. Może w tym czasie Wy się też podzielicie z tym, co robiłyście, jakimiś linkami, jak coś spotkałyście fajnego, dobrze będzie się wymienić. Później zrobimy sobie przerwę. Będzie trwała tak około 15 minut. No i w drugim bloku zrobimy sobie właśnie grę, którą robiłam z dzieciakami i jest właśnie inspirowana taką grą, którą można sobie kupić, a my sobie pobawimy się właśnie w chirurgów na tym bloku. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Później będzie przerwa, znowu 15 minut. I w ostatnim bloku, w ostatniej części, to będzie czas na rozmowy, pytania, czy możemy bez przerw. Słuchajcie, bo webinar ma i tak, ja tutaj i tak muszę być do 21, bo webinary trwają 4 godziny. Także możemy, znaczy dla mnie powiem Wam, ta przerwa jest bardzo pomocna, bo ja sobie tutaj na biurku muszę trochę rzeczy przeorganizować, więc wolałabym te przerwy jednak utrzymać. Jednak jeśli Wy będziecie chciały sobie zrobić przerwę, bo coś tam Wam wypada, potrzebujecie, to jak najbardziej możecie. Ta ostatnia część jest taka bardzo luźna. To będzie czas właśnie, tak jak Wam wspomniałam, jakieś rozmowy, pytania, wymianę jakichś tam spostrzeżeń, doświadczeń. Także zachęcam, jeśli ktoś będzie zainteresowany do udziału do końca. I teraz chciałabym Wam pokazać pewne zdjęcie. Zdjęcie to jest zdjęcie, które zrobiłam i ono jest umieszczone na moim Instagramie. To jest zdjęcie, które zostało wykonane podczas warsztatu miejskiego, który współorganizowałam. Brałam udział jako prowadząca w Oświęcimiu, w Galerii Książki. To robiły zaprzyjaźnione fundacje oświęcimskie. I to zdjęcie mi się podoba i chciałam Wam je pokazać. Dlaczego?
Bo popatrzcie na miny, na twarze, które widzicie na zdjęciach. Co widać? Co widzicie, jak patrzycie na to zdjęcie? Radość, dokładnie. Taką radość, satysfakcję, taką dziecięcą też radość, bo zobaczcie, że zaciekawienie, tak. Najlepiej bawi się mama, a tu właśnie to nie jest mama z synem. Absolutnie nie. To jest koleżanka Jola, która pierwszy raz w ogóle była na warsztatach z elementami programowania i z wykorzystaniem Makey Makey, bo to było takie otwarte spotkanie, otwarte warsztaty, gdzie po prostu można było poznać Makey Makey. I właśnie widać tutaj to głównego bohatera, czyli Makey Makey. Banany, tu już Magda wspomniała. I tam chyba Basia. No i osoby, które po prostu podejmują wyzwanie i się bawią. I ona pierwszy raz w ogóle brała w czymś takim udział. I jak ja zobaczyłam jej radość, taką dziecięcą, taką szczerą, to mówię, muszę zrobić ci zdjęcie. Bo to właśnie pokazuje, jaki efekt wywołuje Makey Makey. Nie wiem, czy wy się spotkałyście z tym w szkole, te osoby, które wykorzystywały Makey Makey, ale ja za każdym razem, jak wykorzystuję płytkę, to jest właśnie ta dziecięca radość. I tutaj chłopczyk, nie pamiętam już jak miał na imię, tłumaczył jej zasady działania Makey Makey. Oni tam przechodzili labirynt, tak? Dlatego ułożone są banany tak jak strzałki i kierunki. Także to była świetna zabawa właśnie dla wszystkich, bo tutaj ktoś powiedział, że świetnie bawi się mama. Tutaj to była właśnie zabawa i dla dzieciaków, dla rodziców, dla nastolatków, więc to stoisko cieszyło się dużym, dużym powodzeniem. Czy wy też macie takie doświadczenie w swoich szkołach, jak prowadziłyście, jak wykorzystywałyście Makey Makey? Podzielcie się, bo to są zawsze fajne, fajne historie. Ktoś chce się podzielić, bo to zawsze tutaj bardzo pomaga i buduje. Ja sobie tutaj jeszcze otworzę jedną rzecz. Nie wspomniałam o niej na początku. Ja na czacie będę wklejała Wam linki, o których będzie mowa. Więc jeśli będziecie sobie je po prostu kopiować na bieżąco, to będzie dużo, dużo wygodniejsze niż później, jeśli miałabym kolejny raz tego szukać, bądź mogę przeoczyć po prostu wasze zapytanie na czacie. Więc jeśli będę wspominała o jakimś linku, ja go będę w tym samym momencie wklejała na czat. No to zaczynamy zabawę. Makey Makey, bo co to właściwie jest to Makey Makey? Tutaj wrzuciłam Wam linka do strony głównej projektu. Chciałabym, żebyśmy. O. Tutaj macie
Basia jeszcze pisze, że super zajęcia, dzieci reagowały spontanicznie. To prawda, to są zawsze takie emocjonujące zajęcia, dają dużo radości i satysfakcji nie tylko dla samych uczestników, ale też dla prowadzącej. To jest strona, na której znajdziecie wszystkie informacje. Ja Wam później pokażę wszystko w kolejnej części. Chciałam na początku po prostu przedstawić naszego bohatera. To jest właśnie płytka Makey Makey. Ona jest już u mnie troszkę, to są akurat zdjęcia tej płytki, która należy do mnie. Ona jest już troszkę tak jakby wyeksploatowana, ale działa. To jest najważniejsze. Zobaczcie, że tutaj macie strzałki. Działają w ten sam sposób jak strzałki na klawiaturze, bo czym jest płytka Makey Makey? To jest nic innego jak zewnętrzna klawiatura, która zastępuje nam część przycisków, część funkcji, którą ma nasza klawiatura. Tu jest, widzicie, strzałki, spacja i klik. Klik to nic innego jak lewy przycisk myszy. To poniżej. To jest uziemienie, ale o tym sobie w ogóle porozmawiamy później. Po co to uziemienie jest nam w płytce Makey Makey potrzebne? Tak jak płytka ma jedną stronę i drugą. W drugiej części, ja się Wam przyznaję, korzystałam raz z dzieciakami. To jest tutaj, jak widziałyście tutaj podstawowe funkcje. To druga strona właśnie jest rozwinięciem. Tutaj widzicie pozostałe jakieś wybrane przyciski z klawiatury. Tutaj widzicie przyciski myszy. Tutaj też dla starszych dzieciaków można podpiąć Arduino, także masę zabawy, nie tylko dla najmłodszych. Do zestawu dołączone są też takie sympatyczne, kolorowe kabelki, które są zakończone. Kabel, takimi krokodylkami. Ja z dzieciakami zawsze mówię, szczególnie dziewczynkom, że to takie spinki do włosów. Bo na początku dzieciaki nie wiedzą, jak to mają. Część dzieciaków nie wie, jak to ma wpiąć. A ja mówię, no tak jak spinki do włosów. Szczególnie było to pomocne, jak prowadziłam warsztaty dla pięciolatków. Spinki do włosów ułatwiły sporo. No i kabel, który służy do podpięcia tej płytki do naszego komputera. To jest kabel, który ma wejścia i jedną stronę podpinamy do komputera, a drugą stronę do płytki. Tutaj macie wyjście. Do tego. Super. Ale zanim przejdziemy sobie do projektów z Makey Makey, wiemy już, co to jest, że to jest płytka, która zastępuje nam klawiaturę. Płytka sama została wymyślona przez studentów MIT w Stanach, którzy sobie zapragnęli, żeby wszyscy byli odkrywcami. To było ich marzenie i właśnie prostota tej płytki to umożliwia, bo tutaj nie wiem, czy dziewczyny się zgodzą, które już prowadziły spotkanie z Makey Makey, że to jest proste w obsłudze. Czy się ze mną zgadzacie? Mam nadzieję, że tak. Magda potwierdza, że proste w obsłudze. Basia też potwierdza, więc
Mam nadzieję, że dzisiejsze spotkanie, dzisiejszy webinar to jeszcze udowodni. I teraz Magda korzystała tylko z jednej strony płytki. Ja też na większości warsztatów, tak jak Wam powiedziałam, z tej płytki z drugiej strony, z tej bardziej zaawansowanej, z większą ilością, korzystałam raz, jak chciałam zrobić pianino z większą ilością klawiszy z dzieciakami, ale na warsztaty, na zajęcia w zupełności wystarczała mi płytka, ta wersja podstawowa, więc myślę, że to jest fajne na rozwinięcie, na jakieś zajęcia dodatkowe, na jakieś kolejne projekty, ale na początek w zupełności wystarczy. Na początku, tak przechodząc do naszego webinaru, mówiłam Wam, że to jest też spotkanie z prądem, bo płytka działa na zasadzie, że podpinamy do niej pewne elementy, które przewodzą prąd. Jak wiemy z życia, nie wszystko ten prąd przewodzi. No i to jest też fajne wprowadzenie, jeśli zrobimy zajęcia w ogóle o prądzie. Czym jest prąd, co przewodzi prąd, skąd mamy prąd, co to jest właściwie prąd. Także zrobienie takiego spotkania z prądem, czy takiego krótkiego wprowadzenia do zajęć, czy w ogóle bezpiecznego korzystania i później przejście do Makey, jest taką fajną kontynuacją i fajnym procesem, więc do tego zachęcam. No bo czym jest prąd właściwie? Jak pytałam mojego męża, czym jest prąd, to mi tam powiedział gigantyczną definicję. Ale ja z książek dla dzieci, jak przygotowywałam się do zajęć, krótkie, takie po prostu książeczki dla dzieci, to sobie poczytałam w ogóle o elektryczności, o prądzie, bateriach i tak dalej. Najprostszą definicją, że prąd elektryczny to uporządkowany ruch ładunków elektrycznych. Po prostu prąd po czymś płynie. No i dzieciaki zazwyczaj, jak pytałam, co to jest prąd, to oni mówią, że to zazwyczaj mówili, że to jest jakiś strumień energii, która dociera z elektrowni po kablach do naszych gniazdek. No i mieli rację, to jest właśnie prąd. Ja z dzieciakami nigdy tego nie robiłam, co Wam zaraz pokażę i co sobie zrobimy tutaj podczas tego webinaru, ale jeśli chodzi o prąd, skąd my go bierzemy, to dzieciaki zawsze powiedzą, że z elektrowni, rodzice za niego płacą, a wtedy można, bo zobaczcie, że podpinałyście owoce do Makey, bo owoce mają pewną moc. Owoce mogą posłużyć jako bateria. Owocowa bateria. Dokładnie tak. Czy któraś z Was robiła taki eksperyment? Ja Wam zaraz tutaj wkleję link. O, teraz widzę wszystko. Czy któraś z Was robiła taki eksperyment jak owocowa bateria? Tutaj na czacie wysłałam Wam link do opisu tego eksperymentu. W ogóle jeśli wpiszecie w wyszukiwarkę cytryna, bateria, czy jak zrobić z cytryny baterię, otrzymacie mnóstwo linków, filmików, jak to zrobić, takie krok po kroku. My sobie zrobimy to teraz. Tutaj też już Wam przesyłam, czekajcie. Ta lekcja, która mi się akurat podobała,
w PDF-ie, bardzo konkretna, bardzo szczegółowa. Ona kryje się pod tym linkiem. Bardzo taka konkretna, szczegółowa, z dokładnym wyjaśnieniem, dlaczego tak się dzieje, że owoce cytryny, po prostu, że sok z cytryny, że cytryna potrafi zastąpić baterie, właśnie kryje się pod tym linkiem. I dlaczego z owoców, na przykład z cytryny, da się zrobić tą baterię? Bo między drutami, które wpinamy, a sokiem z cytryny zachodzi pewna reakcja chemiczna, która powoduje, że mamy prąd. I teraz czekajcie, ja sobie tutaj przygotuję warunki. Okej. No bo będziemy potrzebować, jak chcemy zrobić owocową baterię z cytryny, no to będziemy potrzebować, ja się tutaj uchylę, cytryn. Ja Wam zaraz zmienię tutaj kamerkę, żebyśmy się widziały. Co jeszcze potrzebujemy? Potrzebujemy cytryn. Potrzebujemy gwoździ, gwoździ miedzianych i jakichś ocynkowych, żeby były z dwóch różnych materiałów. W każdym domu, jak nie, to w każdym sklepie budowlanym. Sznurek. No i coś, co nam zaświeci. Ja mam taką małą diodę. Dlaczego dioda? Bo ona potrzebuje niewielką moc, żeby zaświecić. No i widziałam eksperyment, gdzie ktoś próbował zapalić latarkę i się nie udało, bo ilość tych owoców po prostu nie wystarczyła. Bo zasada jest taka, żeby to coś nam zaświeciło, to coś potrzebuje odpowiednią ilość mocy. No i musimy mieć tyle owoców, by te owoce miały tą moc. Także tę moc. Także ja Wam tutaj zaraz. O, widzicie? Widać? Napiszcie mi na czacie, czy widać te owoce. Ja Wam tutaj. O. Widać. Także ja Wam tutaj będę. Tak, super. Zobaczcie, że ja już to sobie troszkę przygotowałam, bo nie chciałam tutaj tracić czasu. Na filmikach sobie to zobaczycie dokładniej. Zobaczcie, że jedną cytrynę, tutaj są akurat dwie bądź trzy, przedzieliłam na po prostu na ćwiartki. I w te cytryny wbiłam gwoździe. Zobaczcie, że one są wbijane naprzemiennie. I tak jak, żeby prąd płynął, prąd płynie po obwodzie. I te gwoździe muszą ze sobą dobrze przylegać, muszą przylegać. Więc dlatego związałam je sznurkiem. I zobaczcie, że tutaj jest miedziany, ocynkowy, miedziany, ocynkowy, miedziany, ocynkowy i tak naprzemiennie. W sumie mam tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dziewięć. No i tutaj mam dziesiątą. No i jeśli tutaj miałam miedzianą, no to tutaj muszę wbić ocynkowy gwóźdź, chyba ocynkowy, nie wiem jak to się tam poprawnie nazywa, chyba tak. Jak tu jest ocynkowy, to po drugiej stronie wbijamy miedziany. Ważne jest, żeby te gwoździe nie spotkały się w środku naszej cytryny. To jest istotne, bo wtedy nam się nie uda. No i wiążemy nasze gwoździe, żeby tutaj wszystko dobrze przylegało.
żeby obwód nie miał żadnych takich nieścisłości. Jak dzieciom tłumaczyłam obwód, to robiłam taką zabawę iskierkę, na pewno kojarzycie, że chwytaliśmy się za ręce, stawaliśmy w koło, no i przesyłaliśmy sobie iskierkę. No i wtedy dzieciaki wiedziały, że trzeba po prostu trzymać drugą osobę, żeby wiedzieć, czym jest ta iskierka, czy nie. Jeśli ktoś nie będzie trzymał, no to ta iskierka dalej nie przejdzie. To trochę tak jak z obwodem. Jeśli tutaj coś by się nie stykało, no to wiadomo, że ta iskra nie przejdzie dalej. Ale tutaj sposobów pewno jest więcej. I teraz, co jest jeszcze ważne? Mówiłam Wam o tym, że diody potrzebują odpowiednią ilość tego prądu, by zaświecić. No, spotykamy na każdym sprzęcie, że tam jest 230 W, nie, 1700 W i tak dalej. Te wartości są różne. Taka dioda potrzebuje z tego co się orientuje, to około 2 W, 1,8. Także to niby nie są wielkie rzeczy, wielkie liczby, cyfry, no ale ile można uciągnąć z cytryn? Żeby sprawdzić sobie, ile my tutaj mamy tego prądu, jaką tutaj mamy moc już teraz, fajnym sposobem i takim bardzo ciekawym jest sprawdzenie i wykorzystanie miernika. Powiem Wam, że ja się uczyłam obsługi miernika wczoraj, ale nie jest skomplikowana. Zobaczcie, że po prostu, jeśli chcemy wolty, to szukamy literki W. No i tutaj nawet kolory są: czerwony, czarny, oznaczone, więc mamy podpięte. Ustawiamy sobie na wolty. No i z dzieciakami, o tutaj kabelki się troszkę pomieszały. No i teraz, żeby sprawdzić, jaką my tutaj mamy moc w tych naszych cytrynach, trzeba przyłożyć końcówki miernika do gwoździ. O, wy tego nie widzicie. Mi nie ma kto tutaj. Pomóc, żebyście widziały, ale tutaj było. Tutaj liczby się zmieniają, także trudno wyczuć, jaka jest wartość ostateczna. Nie, to jednak tutaj był miedziany, to plus. O, i średnio to około 1,9 V, czyli powinno wystarczyć na oświecenie naszej diody. Tutaj pojawiały się po prostu wartości. Te wartości są, one się cały czas zmieniają, pracują. No i teraz trzeba przyłożyć diodę do naszego układu. Chciałam tylko powiedzieć, wyślę Wam zdjęcia, czy to się udało faktycznie, bo tego, czy ona świeci, możecie teraz nie zauważyć, bo jest bardzo jasno i nie mam tutaj takiej kamerki, ale ja to robiłam już, wiecie, wcześniej i zrobiłam zdjęcie. Chyba że uwierzycie mi na słowo, że to się świeci. Świeci się takim
takim, no tak słabiutko, słabiutko. Wyślę Wam zdjęcie, które zrobiłam zaraz. Już Wam tutaj pokażę to zdjęcie. Czekajcie, czekajcie. Tutaj zaraz Wam tu udostępnię mój ekran, bo nie włożyłam tego zdjęcia do prezentacji, więc muszę włączyć dzielenie się swoim ekranem. Czekajcie, to dla mnie nowość. Nigdy tego nie robiłam na webinarze, że dzieliłam się ekranem, ale z tego tutaj będę musiała trwa łączenie. Trwa łączenie. Chyba trzeba być cierpliwym. Wcześniej, jak testowałam to przed naszym spotkaniem, to było szybko. Mam nadzieję, że uda mi się pokazać, że rzeczywiście da się zaświecić. Pokażę Wam w ogóle, jak świeci ta, jak może świecić ta dioda. Zobaczcie, jakim jasnym światłem. Ale ta bateria jest 3 V. Dlatego to światło tej diody jest takie jasne. Ono nawet, musicie mi uwierzyć na słowo, ono nawet nie jest żółte. Ono jest aż pomarańczowe. No i kręci się dalej. Może się coś wykręci. Zobaczcie, ono jest takie bardzo, bardzo jasne. Z takich ciekawostek, jak będziecie miały taką diodę, takie diody, one są w różnych kolorach. I z ciekawostek mogę Wam pokazać, że nie próbujcie tego robić na diodach niebieskich i białych, bo one potrzebują najwięcej energii, najwięcej prądu, bo około 2,5 V. Wyobraźcie sobie, ile musi być cytryn, żeby ona zaświeciła w sposób taki jasny i widoczny. Coś tu się kręci dalej. Tak, jestem pewna. Czekajcie, spróbuję jeszcze raz. Otwórz. No i włącz. Dlaczego się nie łączy? O, jest. Już Wam tutaj pokaż. Coś u Was się kręci. Czy widzicie mój czat? Czy widać mój pulpit? Widać, super, bo ja tego nie widzę, że wy widzicie. Także czekajcie. Ja tutaj zaraz czat rozłączyłam. O, zobaczcie, że to jest dioda, która nie świeci. Przykładana jest do gwoździ. No a tu jest dioda, którą nie widać. Basia mówi, że widać. Jadzia mówi, że nie widać. Czy widać, dziewczynę, mój pulpit? Nie, nie widać. Coś ładuje, ale nic nie widać. No to chyba będziecie mi musiały uwierzyć na słowo, że to się, no właśnie, coś ładuje. No mi też ładuje i nic tutaj nie chce się załadować, ale czekajcie, teraz się chyba ładuje, teraz chyba widzicie. Bo ja siebie widzę na pulpicie. Teraz działa?
teraz widać. No, bo nie kliknęłam jednej rzeczy i takie małe tragedie się zaczęły dziać. Teraz tak, super. To jest zdjęcie diody. Jest trochę rozmazane, bo zobaczcie, nie złapał, aparat po prostu nie złapał ostrości. Złapał ostrość na cytryny. A nasza dioda jest tutaj niezapalona. Widzicie, że jest taka, no, po prostu dioda, która nie świeci. Trudno, żeby miała świecić, skoro tutaj nawet nie dotyka gwoździa. A na drugim zdjęciu widać, że ona tak delikatnie świeci. To fajnie widać w miejscu, które jest ciemne. Nawet na tych filmikach na YouTubie część po prostu YouTuberów, którzy kręcili filmik na ten temat, gasiła światło. No i wtedy rzeczywiście widać takie delikatne światełko, ale tutaj, tak jak mówię, z dzieciakami można się pobawić po prostu większą ilością cytryn, limonek, kiwi, ziemniaków. Także warto spróbować, warto też przeprowadzić jakiś eksperyment i dojść do jakiejś określonej mocy i sprawdzać, na przykład do 3 V można spróbować dojść, ile rzeczywiście potrzeba tych owoców. Teraz zatrzymałam Wam. Zatrzymałam Wam dzielenie się ekranem, ale myślę, że taka bateria z cytryn bądź z innych owoców, robienie takiej baterii jest niesamowicie fajne. Mi sprawiło to, powiem Wam, olbrzymią frajdę. Jest to mało niekosztowe, no bo zobaczcie, tylko jak owoce, cytrynki. Warto je po prostu poćwiartkować, żeby było ich więcej. No i gwoździe. No i tyle. O, tutaj się... Okej, okay, co myślicie o takiej zabawie z dzieciakami? O robieniu owocowej baterii? Powiem Wam, że ja myślę, że jak zacznę nowe zajęcia z dzieciakami, to owocową baterię będę robić. Będę ją robić, żeby dzieciaki były podzielone po prostu na zespoły. No i będą wykorzystywać określoną ilość owoców, żeby dojść do momentu, aż uda im się oświecić taką diodę. Takie mierniki z prądem, myślę, że w szkołach też macie, więc nie jest to dodatkowy wydatek. Tak jak mówię, tylko te cytryny, no i gwoździe. Jak będziecie zainteresowane, to sobie kliknijcie w tego PDF-a. W PDF-a, który Wam wyjaśni dokładnie dlaczego, ale to jest takie wyjaśnienie, wiecie, z reakcjami chemicznymi, takie bardzo, bardzo szczegółowe. Ja uważam, że po prostu trzeba wiedzieć, że między tymi gwoździami, tudzież jakimiś drucikami, które mamy, a sokiem po prostu z tego owocu, zachodzi reakcja chemiczna. Reakcja chemiczna, która przypomina to, co się dzieje w bateriach, bo baterie działają w ten sam sposób, że tam są jakieś związki, no i bateria się wyczerpuje, kiedy tam już nie zachodzą żadne reakcje, tak w dużym skrócie. Ale to są fajne rzeczy, warto szukać. Jeśli chodzi w ogóle o poszukiwania i o inspiracje i o takie rzeczy majsterkowe też, jakieś diody, to bardzo Wam polecam webinary mistrzów. Ja Wam tu zaraz wkleję link.
I nasza koleżanka Asia robi świetne webinary, takie makerskie, podczas których pokazuje, jak zrobić roboty z jakichś prostych, ze szczoteczek do zębów, jakieś rzeczy z ciastoliny, z wykorzystaniem diody i tak dalej. Musicie sobie to po prostu zobaczyć, jak będziecie zainteresowane. To są świetne, świetne pomysły. A z takich ciekawostek, nie wiem, czy się zastanawiałyście, czekajcie. Nie wiem, czy się zastanawiałyście, bo mamy tutaj diodę. Ona ma dwa druciki, no i mamy baterię. No i jeśli włożymy, to świeci. Jeśli obrócę diodę o 180 stopni, to już nie świeci. Czyli diodę trzeba przyłożyć do baterii w odpowiedni sposób. Nawet możecie zobaczyć, że jeden drucik, ten jest troszkę wykrzywiony, bo o, jeden drucik jest ciut dłuższy i ten dłuższy zawsze należy przykładać do plusa, bo jak mój małżonek mi powiedział, dioda jest półprzewodnikiem. I u niej prąd płynie tylko w jednym kierunku, od plusa do, bo prąd płynie od plusa do minusa, ale tam prąd płynie w jednym kierunku. Ja nie dochodzę, nie chcę dochodzić jakichś tam szczegółów, ale taka ciekawostka, że dioda tutaj musi być w odpowiedni sposób ułożona i ten dłuższy drucik w diodzie. Do plusa. Webinary Asi daje wykrzyknik, polecam. Świetnie, świetnie prowadzone. Godzinka inspiracji, także myślę, że warto poświęcić. No i teraz przejdziemy sobie do inspiracji z Makey Makey, bo dziewczyny już tam napisały, że dały na bananach, na owocach, na folii. Robiłyście pewno pianino albo jakiś inny instrument. Czy jeszcze coś robiłyście? Chyba Magda pisała, że jeszcze biegała, bądź grała w jakąś grę. Tutaj już wyścigi. Robiła wyścigi. Basia co robiła? Bo Basia zaczęła pisać, dlatego tutaj pianino i wyścigi. Dokładnie. I grała na kubeczkach. Iwona grała na kubeczkach z wodą. Super. Myślę, że teraz pokażę Wam troszkę inspiracji dla tych osób, które jeszcze nie znają Makey Makey. Zaczniemy sobie od takich podstaw, jak podpiąć i tak dalej, i tak dalej. Ja sobie jeszcze tutaj zrobię jedną rzecz, zanim przejdziemy. Minutka. I już jestem z Wami. Ok, no i jestem z Wami tutaj. Teraz sobie przejdziemy do właśnie Makey Makey. Pierwszy post, pierwszy taki slajd Makey Makey, to są linki, pod które polecam zajrzeć, jeśli będziecie zainteresowane i będziecie szukać czegoś więcej. Pierwszy link, tutaj chyba zrobię znowu to udostępnianie ekranu. Halo, dobra, jestem, bo wydawało mi się, że się zgubiłam, ale jestem. Już tutaj.
Myślę, że zrobię udostępnianie ekranu i będziemy sobie omawiać je po kolei. Wrzucam pierwszy link i udostępniam. Dzielę się swoim ekranem. Udało nam się to zrobić za pierwszym razem, znaczy się w sumie za drugim podejściem, ale udało nam się to zrobić raz, więc myślę, że uda nam się to zrobić drugi raz. Pierwsza strona, pierwszy link, który wysłałam Wam na czacie. Czekajcie chwileczkę, bo trwa łączenie, tak jak poprzednio. Chcę zamknąć i zrobię to jeszcze raz. Otwórz. Łączy, łączy, łączy. O, pełen ekran. Ok, czy widzicie mój pulpit? Mam nadzieję, że tak, czy widać? Tak, Basia napisała, że tak, to mam nadzieję, że u wszystkich to się zadziało. Pierwszy link tutaj wkleiłam Wam po prostu na czat, więc sobie możecie skopiować. Link, pod którym kryją się gotowe takie aplikacje, gotowe programy do Makey Makey. Tutaj zobaczcie, można wykorzystać bongosa, pianino, zagrać w Tetris i tak dalej. Tego jest dość sporo, więc warto przetestować. Czy korzystałyście z tej strony? Czy znacie, korzystałyście to szczególnie dla tych osób, które już pracowały z Makey Makey? Czy znacie, czy korzystałyście? Tak, wspólnie z trenerką. Bardzo, bardzo polecam. Pokażę Wam za moment, jak to zrobić, jak to podpiąć. Teraz chciałabym po prostu Wam tylko pokazać te strony, tak i pokrótce omówić. Kolejną świetną stroną to jest też strona Bongosy. Ja również z trenerką Bongosy i Pianino. Mam nadzieję, że w kolejnym roku szkolnym będziecie już same skorzystały. Kolejną stroną jest po prostu przewodnik, zbiór takich inspiracji, co możecie z Makey Makey zrobić. To są gotowe projekty, takie krok po kroku. Jak można zrobić jakiś tam plakat, odpowiedzi. Tutaj widzę jakieś uśmiechnięte minki. Otworzymy sobie jedną taką lekcję. One są wprawdzie w języku angielskim, ale część ma też takie bogate zdjęcia, więc można wiele rzeczy sobie odczytać z fotografii, a fajnie się po prostu zainspirować. Zobaczcie, że tutaj połączenie marchewek z bananami. Tego jest naprawdę, naprawdę sporo, więc zachęcam. Kolejny link, muszę sobie spojrzeć, co my tu mamy w Mali Programiści. Już tutaj.
fajnym pomysłem na wykorzystanie Makey Makey, to jest stworzenie właśnie maty do tańczenia. Bo zobaczcie, korzystałyście. O, tutaj zaraz wam. Korzystałyście z owoców, z folii, i tutaj koleżanka, właśnie Asia, o której wam już wspominałam, zrobiła z dzieciakami matę do tańczenia. Pewno kojarzycie z różnych, nie wiem, Xboxów, gier, taką zabawę. Świetnie się sprawdza. Zobaczcie, że tu są po prostu strzałki i po prostu dotyka się, tak jak, nie wiem, Małgosia chyba pisała mi, że dotykali rękoma, a tutaj dotyka się po prostu stopą. Ale można też przekształcić to w ręce. To tutaj nasza wyobraźnia. I ostatni link. To jest link do artykułu o Makey Makey. Już wam tutaj link do artykułu o Makey Makey na Oswajamy Programowanie, czyli na naszym mistrzowskim blogu. Tutaj jest wyjaśnione, co to jest Makey Makey i jakiś też zbiór inspiracji, więc jak najbardziej, gdzie warto korzystać. I teraz czekajcie, ja sobie zatrzymam to współdzielenie ekranu. Zatrzymaj. OK, przejdziemy sobie do prezentacji. Czy widać prezentację? Mam nadzieję, że tak. Czy widać prezentację? Tak, super. Czyli znaczy, że dobrze zamknęłam dzielnie się ekranem. Tutaj wam jeszcze, Jadzie pisze, że nie, ale może teraz coś się zadzieje i uda się zobaczyć. Nie widać prezentacji. A teraz widzicie, że się zmieniają slajdy. Tak, czyli wszystko działa, super. Wysłałam wam jeszcze na czacie ten ostatni link. Chciałabym, jeśli będziecie zainteresowane, to sobie po prostu skopiujcie te linki z czatu. Tego wam na razie nie pokazywałam. Przejdziemy sobie do tego później. No i teraz. Zaczynamy zabawę, ale wiecie, tutaj znowu muszę sobie zrobić trochę miejsca. Czekajcie, bo ja tutaj przygotowałam drugiego laptopa, żebyśmy, wiecie, widziały wszystko, co się dzieje. Moment. OK, to jest taki laptop, którego dawno nie uruchamiałam, ale mam nadzieję, że wszystko będzie działać. Ja sobie tu zrobię mały porządek na biurku, żeby się tutaj wszystko zmieściło. O, działa. OK. Super. No to zaczynamy zabawę w ogóle od tego, że trzeba to Makey Makey nie tylko mieć, ale trzeba też popiąć do komputera. Ja tutaj wam zaraz pokażę. O, mam nadzieję, że wszystko będzie widać.
Jakieś tutaj rzeczy, drobnostki, wiecie. O! Mnie nie będziecie widzieć, ale najważniejsze, że widać, widać komputer. Czy widzicie komputer? Trochę mnie. Jakby coś, to dawajcie znać. Tak jak mówiłam, potrzebujemy makey makey, czyli płytka, kabel, który umożliwi podpięcie makey makey do komputera za pomocą wejścia USB. No i potrzebujemy tych kabelków, zwanych zakończonymi krokodylkami w różnych kolorach. Dzieci często się, wiecie, emocjonują kolorami, znaczy się na moich zajęciach. Zawsze mówię, że kolor nie ma znaczenia. Zobaczcie też, że na ekranie mam te aplikacje gotowe, przygotowane przez zespół Makey Makey. Część z Was już korzystała, ale uważam, że no zaczniemy sobie od początku, bo najlepiej zaczynać od początku. Więc co? Ja sobie uruchomię kultowe pianino. Mam nadzieję, że tutaj o, mamy pianino. Zobaczcie, że pianino, poszczególne klawisze są opatrzone strzałkami. Czyli jeżeli chcę zagrać ten klawisz, no to klikam sobie na klawiaturze strzałeczkę w lewo. Tak jak mówiłam Wam, klik to jest lewy przycisk myszy. I tak sobie można zagrać. No ale to żadna frajda. Mówiliśmy, że podpinamy makey makey. Więc widzicie, że to pianino jest dostosowane idealnie do makey makey, bo wykorzystuje wszystkie te przyciski z podstawowej płytki. I teraz potrzebujemy na razie sześciu kabelków. Ja sobie podpinam. Może skupię się na razie na tych czterech, czyli tylko na strzałkach. No i co? No i potrzebuję czegoś, co przewodzi prąd. To może też być świetna lekcja do testowania tego, co przewodzi prąd. Bo co możecie mi wymienić, co przewodzi prąd, albo co wy byście wykorzystały? Bo może akurat to mam gdzieś obok. Co byście chciały podpiąć do tego makey makey? Strzałkę w lewo, co może zastąpić? Macie jakiś pomysł? Magda pisze. Wiecie, ja tutaj jestem przygotowana, więc woda, owoce. Z owoców mam banana. Ja się tutaj wychylę. Banan. Podepnę go sobie do żółtego. No, w żółtym, zobaczcie, to jest strzałka w lewo. Zrobię sobie tutaj porządek, żeby mi tutaj. Strzałkę w górę, co może być? Ziemniak. Ziemniaka nie mam, ale może ziemniaka mi zastąpić. W kolorze się nawet zgadza, mam kiwi. Jabłko. Okej. Mam kiwi. Kiwi jest fajne, bo jest twarde. Mam strzałkę w lewo, mam strzałkę w górę, strzałka w prawo.
Jabłka nie mam. Może ja wyjdę poza owoce, bo przyznaję się, mam jeszcze cytrynę, z których korzystałam, i podepnę łyżeczkę metalową. No i potrzebuję jeszcze czegoś, co przewodzi prąd do strzałki w dół. Co też znajdziecie u siebie? Macie jakiś pomysł? Bo ja już tu folię wyciągnęłam, ale możecie też mieć jakieś klucze. Klucze mam, tylko musiałabym po nie iść. Chyba, że może być spinka od mankietu. Czy mogę się zdecydować na folię? Czy testujemy spinkę? Może być folia. Dzięki, Magda. Ja mam ten. O, zobaczcie, że wszystko ładnie podpięłam. Ale to, czego nie zrobiłam jeszcze, to nie podpięłam płytki do komputera. Hop. Tutaj będę okablowana trochę. O, nie wiem, czy usłyszałyście, ale na pewno widać światełko. Światełko oznacza, że o, coś już się odzywa, że wszystko jest podpięte i działa. No i teraz co? No i teraz teoretycznie powinnam dotykać, to się akurat uda, i grać, a tak się nie dzieje. Dlaczego? Bo my same nie jesteśmy podpięte do płytki Makey Makey, czyli nasz obwód, tak jak pamiętacie, robiłyśmy baterię z cytryny, nie jest zamknięty. No i potrzebujemy podpiąć się do płytki Makey Makey i do tego celu używamy właśnie tej dolnej krawędzi. To jest to uziemienie, gdzie są też otwory. Coś tam gra, wiecie. O, najłatwiej będzie. Pokażę Wam później, jak to rozwiązuję z dzieciakami. Nie ma znaczenia, do którego otworu się wbijecie. No i teraz ważne jest, że trzymamy za metalową część, bo metal przewodzi. I teraz dotykając, o, nie wiem, czy widzicie, o. O, podobało się? Świetne to jest, no świetne to jest, mówię Ci, to jest niesamowite. Wykorzystałam tylko cztery przyciski, tak jak widzicie, tylko strzałki. Nie wykorzystałam spacji i kliku, ale Wy możecie. Do tego też zachęcam, bo im więcej dźwięków, tym lepiej. Z ciekawostek Wam powiem, że na pięciu nutach, ktoś teraz mi powie, kto się zna na muzyce, da się zagrać Laskotek na płotek. Więc ja to też kiedyś robiłam z dzieciakami, więc fajna, fajna zabawa. Wy coś grałyście? Czy jakieś konkretne melodie, czy dzieciaki miały dowolność? Dzieciakom się podobało na zajęciach. Mi się też zawsze podoba na zajęciach z Makey Makey. Tu teraz ja muszę coś tak trochę pochylić. Miały dowolność, ale można zrobić im jak najbardziej jakąś konkretną melodię, która wykorzystuje jakąś taką małą ilość nut. Może nie na pierwszych zajęciach, ale na jakichś kolejnych już jak najbardziej tak.
To jest też fajny sposób na testowanie, co przewodzi, a co nie przewodzi prądu. Tutaj można z dzieciakami zrobić jakieś karty pracy, żeby wymieniły, co testowały, czy testowały możliwości przewodzenia prądu dla drewna, kartki, sznurka, swojego plecaka i tak dalej, i tak dalej. I dzieciaki mogą wtedy zaznaczać, co przewodzi, co nie przewodzi. I największą frajdę zawsze robi granie na bananach, w ogóle na owocach i warzywach. Polecam jeszcze marchewki. Marchewki są fajne, bo są twarde. Trudno się wbija te krokodylki, ale są takie czyste, bo nie wiem, czy te osoby, które już wysypały Makey Makey i banany, to później zobaczą, że Makey Makey się tak robi takie czarne. Banan się robi takie czarne właśnie od tego metalu, od reakcji, dlatego marchewki są fajne. Nie polecam pomidorów, bo kiedyś robiłam z dziećmi, no i z pomidorów została miazga. No bo dzieciaki wiadomo mocniej uderzały, no i stwierdziły, że pomidor to jednak z pomidora trzeba zrezygnować. Co jeszcze można podpiąć? Fajnym pomysłem jest podpięcie klasy do Makey Makey. My podpinaliśmy siebie. Każdy był jakąś strzałką. Fajna zabawa, bo dzieciaki próbowały, jak się trzyma w dłoni, to dzieciaki próbowały po ramionach, jak się dotknie za ucho, to że jeszcze jest dźwięk. Później osoby po prostu trzymały się za ręce i tworzyły taki łańcuszek, na przykład trzech osób, i ta pierwsza trzyma krokodylka, i czy jakby dotknę tą trzecią osobę, to też wydamy dźwięk. Wydawaliśmy, więc polecam testowanie. Dużo projektów. Bongos jest tak, jak dziewczyny mogą powiedzieć, jest najprostszy, bo wymaga tylko, nie wiem, czy to widać, wymaga tylko strzałki. Wymaga tylko strzałki w lewo i spacji, więc też fajnie, bo można szybko przetestować. Więcej dzieci może spróbować zagrać, jeśli macie jeden zestaw. Co tutaj jeszcze? Pokazywałam Wam prezentacji, sobie przygotowałam kolejny slajd. Bawimy się, to jesteśmy w trakcie. I testujemy, czy wszystko może przewodzić prąd. To, o czym Wam mówiłam, że można spróbować podpinać wiele rzeczy. Niekoniecznie tych, które przewodzą, ale dzieciaki muszą później same odpowiedzieć na pytanie, co przewodzi, a co nie. Także to też jest świetne rozwiązanie i takie eksperymenty, które dzieciaki lubią. I ja też mogę Wam powiedzieć taką jedną wskazówkę, bo jak się uziemiamy i podpinamy do Makey Makey, to musimy trzymać tego krokodylka, co powoduje, że mamy tylko jedną dłoń wolną. Ja z dzieciakami, zrobimy troszkę miejsca, ja z dzieciakami robię im Robię im bransoletki. Robię im bransoletki. Nazywam je bransoletki mocy. Każdy dostanie jakiś fragment folii i robi sobie taką bransoletkę. Dzięki czemu podpinając się,
Mamy nadal tą dłoń wolną i możemy sobie grać dwoma rękoma. Pamiętam kiedyś na zajęciach taki mały chłopczyk powiedział, czy może sobie zabrać do domu tą bransoletkę mocy. Pozwoliłam, wyszedł zadowolony, więc jeśli komuś sprawia frajdę bransoletka mocy, to jak najbardziej. A to jest bardzo, bardzo wygodne przy projektach. Same dziewczyny, jak prowadziły, mogą się podzielić jakimiś. Można też podpiąć obrączkę. Tak, jakikolwiek metal, jakąś biżuterię, zegarek. Z ciekawostek mogę Wam powiedzieć też, że ołówek przewodzi prąd, a właściwie grafit w środku. Z tym, że z tym ołówkiem jest tak, że musi być miękki, trzeba dobrze zakolorować. Ja Wam teraz. Zobaczcie, że jest już 18:16. Chciałabym na zakończenie tej części. Chciałabym, żebyście zobaczyły filmik promujący Makey Makey. Czy widzicie? Widzicie YouTube'a? Tak, widzicie YouTube'a. Filmik ma 2 minutki, nie będziemy go oglądać chyba nawet w całości. Tak, wszystkie widzicie, super. No to odpalam. I jak Wam się podobał filmik o Makey Makey? Jak sobie wpiszecie na YouTubie Makey Makey, to jest chyba pierwszy wynik. Zobaczcie, ile możliwości ma ta właśnie na te, pewno na części z Was na szkoleniach, na szkoleniu widziało ten filmik. Zobaczcie też, ile Makey Makey ma możliwości, że może tak naprawdę może zastąpić joystick do gry, gdzie używamy strzałek do poruszania. My też z dzieciakami robiliśmy takie joysticki. Także widziałyście. Zaczynałam na kursie ten filmik, jest fajny. Filmik bardzo fajny. My też z dzieciakami go zawsze, jak wprowadza Makey Makey, oglądamy i dzieciaki mi opowiadają, do czego twórcy używali Makey Makey. I też co przewodzi prąd, co udało im się zobaczyć na filmie. Także to też takie połączenie, czy oglądają ze zrozumieniem.
I dzieciaki rzeczywiście wszystko fajnie wychwytują. Także zachęcam, żeby z dziećmi zobaczyć ten filmik. Nawet nie potrzeba znajomości języka angielskiego, bo to jest tak jak tutaj nawet minuta 28, kiedy pokazują pokrótce możliwości Makey Makey. Tych możliwości w ogóle, jak piszecie w Google w YouTube'a Makey Makey, jest całe mnóstwo projektów. I tak znalazłam właśnie ten projekt operacji, który sobie zrobimy w drugiej części, ale chciałam Was zapytać o wrażenia. Jak Makey Makey? Czy podzieliłybyście się jakimiś wrażeniami, zwłaszcza też te osoby, które nie korzystały? A te osoby, które korzystały, też chętnie przeczytam, co myślą. Czekamy sobie, ja tutaj sobie zrobię troszkę miejsca. Jak wasze wrażenia, Makey Makey? Dla dzieci na pewno jest. Ale tak jak wam mówiłam, radość, szczególnie z tego pierwszego zdjęcia, które wam pokazałam, to nie tylko radość dla dzieciaków, ale też dla Was pewno też była, jak korzystałyście. Jest bardzo ciekawe. Ale nawet na pudełku z Makey Makey jest 1000 możliwości. To okej, jest prawda, bo tutaj ograniczona jest tylko nasza wyobraźnia. Można zrobić plakaty interaktywne. To jest właśnie pod tym jednym linkiem, który wysłałam na czacie, czy jakieś memory dźwiękowe. Więc naprawdę można z tego zrobić wiele ciekawych rzeczy. Teraz Was zapraszam na przerwę. Jest 18:20. To do 18:35. Czy pasuje? Przerwa 18:35. Ja tutaj jeszcze wrzucę posta przerwowego. Taką z kawą. Będzie czas na szybką kawę. Także widzimy się o 18:35. Do zobaczenia.
No i wybiła 18:35, czyli zakończyłyśmy zaplanowaną przerwę. Czy jesteście, czy wróciłyście? Magda i Basia pisze, że tam, o jeszcze, Jadzia. Także myślę, że będziemy się tutaj schodzić. Jeszcze chciałam Wam pokazać, a właściwie obecna jestem. Super, bardzo się cieszę, że jesteście. Jeszcze chciałam Wam polecić bardzo. Zaraz Wam tutaj wyślę linka. Wyślę Wam linka. Do Scratcha, a właściwie do projektów labiryntów, no bo wiemy jak, przechodzimy labirynt zazwyczaj za pomocą strzałek. No i tych labiryntów gotowych w Scratchu jest całe mnóstwo i też się fajnie sprawdzą, nie tylko żeby to było pianino, bongos, ale przechodzenie labiryntów. Niektóre labirynty też mają poziomy, więc fajnie wykorzystać płytkę Makey Makey i strzałki bananowo-owocowo-metalowe do przechodzenia tych labiryntów. Fajnie się to sprawdza. Ja takie coś robiłam właśnie też na warsztacie miejskim, gdzie szukaliśmy labiryntów. A później przechodziliśmy te labirynty właśnie za pomocą stworzonego joysticka z bananów, z metalu, z folii, z czegokolwiek, więc warto. Tutaj macie link do mnóstwa labiryntów. Mi najbardziej, o już Wam wyślę link do tego labiryntu, który mi się bardzo podoba, to ten, bo ma poziomy. Tych poziomów jest kilka, zaczyna się od takich prostszych i później dochodzą. Ten labirynt staje się coraz większy i wymaga największa precyzja, więc dzieciaki i dorośli bardzo, bardzo się cieszą. No, ale przechodzimy teraz do operacji. Nie wiem, czy kojarzycie taką grę planszową. O, do dzieła. Przechodzimy właśnie do dzieła, do operacji, o której jest dzisiejszy webinar. Nie wiem, czy kojarzycie taką grę planszową operacja. Jak wpiszecie sobie w wyszukiwarkę operacja gra, to Wam wyjdą pewne wyniki. My sobie taką grę zrobimy sami. Tutaj wyślę Wam link, bo inspiracją nie była nawet gra. Ale tak jak Wam wspomniałam, znaleziony filmik na YouTubie, kiedy szukałam materiału, jakiejś tam inspiracji o Makey Makey, no i trafiłam na ten filmik. Filmik nakręcił chłopak młody. No i taki pokazał krok po kroku, jak to zrobić. Bardzo mi się to spodobało, zrobiłam to z dzieciakami. Było to takie połączenie też zajęć manualnych z programowaniem, no i jeszcze wykorzystanie płytki Makey Makey, więc szeroki zakres, ale udało nam się to zrealizować w 1,5 godziny. Także warto, można to podzielić na dwie jednostki, na dwa zajęcia, ale zaczniemy sobie od początku. Czy ktoś z Was kojarzy tą grę Operacja? Ja przyznam się szczerze, że w nią nigdy nie grałam, ale wiedziałam, że coś takiego jest.
Ale nigdy nie pomyślałam, że mogę zrobić taką grę sama. A Makey mi to umożliwiło. Zaraz tutaj Magda coś pisała. Dobra, ale zaczniemy sobie od tego, co potrzebujemy. Też nie grałam, ale w sklepach widziałam. Ja nawet w sklepach nie działam, po prostu gdzieś tam mi się obiło o uszy. Od tego, czego potrzebujemy. Ewa też pisze, że widziała. No to będziemy właśnie robić taką grę. Ja przygotowałam specjalną planszę właśnie na dzisiejszy webinar, bo te, które miałam z dzieciakami, jakby to już powiedzieć, przepadły. Także przygotowałam taką planszę już gotową, ale obfotografowałam taki krok po kroku, jak to robiłam. Także Wam pokażę te zdjęcia, na co zwrócić uwagę, co potrzeba, a później już będziemy sobie podpinać płytkę Makey i programować w Scratchu. Taki jest plan na ten, na te, na ten, na tą naszą drugą połowę, na tą połowę webinaru, na tą część webinaru. Dobra, czego potrzebujemy? No, potrzebujemy Makey. Czyli kabel, który umożliwia połączenie Makey z komputerem, no i samą płytkę. Potrzebujemy tekturę. Miałam po prostu takie trzy tekturowe kartki w formacie A4. Po prostu takie grubsze. Pamiętam, że z dzieciakami wycinaliśmy po prostu z kartonu. Tutaj akurat udało mi się zdobyć takie idealne, ładne kartki. Potrzebujemy nożyczek, ołówka, kleju na gorąco, chociaż nie jest on konieczny. Można użyć taśmy dwustronnej i taśma dwustronna też się nam tutaj przyda. Zapomniałam ją po prostu obfotografować. Potrzebujemy folię. Nie wiem, czy widzicie, jak to operacja i zabawa w chirurga. Potrzebujemy troszkę narzędzi. Moim narzędziem, naszym na tym webinarze będzie penseta. Potrzebujemy pacjenta. No i naszym pacjentem będzie nasz uroczy kot ze Scratcha. No i potrzebujemy czegoś, co będziemy wyciągać. Z tego naszego bohatera na tym stole chirurgicznym, operacyjnym, czegoś, co nie przewodzi prądu. Ja wybrałam ziarenka kawy na potrzeby webinaru. Z dzieciakami fajnie się sprawdziły klocki Lego, ale te najmniejsze. Najmniejsze, bo to je będziemy wyciągać właśnie z naszego kota, naszego pacjenta. No to chyba to jest wszystko i niczego nie zapomniałam. Więc pierwszym krokiem, żeby zrobić sobie taką grę samodzielnie, jest przyklejenie naszego pacjenta do jednej tej tekturki A4. Takiego tam możecie po prostu wydrukować z sieci, możecie dowolną graficzkę jakiegoś zwierzęcia, co chcecie, jakieś drzewo to może być, bo to nie musi być operacja wcale. Może być po prostu zbieranie na przykład jabłek. Przyklejenie naszego pacjenta do tej tekturki i wycięcie mu tych miejsc, które będą operowane. Te miejsca. Polecam, żeby nie były zbyt małe, lepiej zrobić większe. Dzięki temu będą się lepiej wycinać. No i tutaj ja sobie stwierdziłam, że będziemy operowali uszko, policzek, usta, stopę i brzuszek. Tak sobie ustaliłam. No już powycinałam. Zobaczcie, że też to nie wychodzi idealnie, ale to przecież nie o to chodzi, żeby to było jakieś tam idealne. Ważne, żeby było.
To jest nasze łóżko, na którym leży pacjent, a właściwie materac. Bo teraz musimy zrobić łóżko. No i to łóżko zrobiłam z pozostałych kartek tekturowych, podstawa i przykleiłam za pomocą taśmy, właściwie kleju. Z dzieciakami przyklejaliśmy to za pomocą taśmy i kleju, to zależy. Takie wsporniki na nasz materac. Nie wiem, czy wspornik to dobre słowo, ale gdzie nasz materac mógł się wesprzeć. No i ta ścianka najlepiej jakby była tak 1,5 cm, 2 cm, żeby nie była za wysoka. I zobaczcie, że jedną stronę mam wolną. I tą jedną stronę sobie zostawcie, bo to tutaj będziemy podpinać mejki-mejki. Jeśli zakleiłybyśmy to dodatkową ścianką, to po prostu było niemożliwe, żeby podpiąć prawidłowo mejki-mejki. No i dzięki temu mamy tutaj nasze łóżko, nasz materac z pacjentem. No i teraz trzeba ten materac przykleić do naszego łóżka. Ja to zrobiłam za pomocą, i dzieciaki też to robiły, za pomocą taśmy dwustronnej. Przykleiłam po prostu do jednej ścianki. Zaraz mam tutaj. No i przyłożyłam do tego kota. No i tak zagięłam dzięki takiemu rozwiązaniu nasze łóżko, nasz materac ma możliwości poruszania, czyli otwierania. To jest taka właściwie książka, taka okładka. A taśma dwustronna je fajnie trzyma, więc da się to zrobić. Z dzieciakami mogę Wam już od razu powiedzieć, że wycinanie dziur, o tym nie wspomniałam wcześniej, czyli tych miejsc, które będą operowane, sprawia najwięcej kłopotu, bo tektura jest twarda, nożyczki różne, no i umiejętności obsługi też. Dlatego na tą część dzieciaki straciły, nie straciły, bo to złe słowo, tej czynności poświęciły sporo, sporo czasu. Na to też się należy przygotować, ale udało się. Każdy miał tam różne dziury, różne miejsca operacyjne. Zobaczcie, że zrobiłam cztery. Cztery, bo są cztery strzałki. Cztery strzałki. Część też dzieciaków zrobiła pięć, ale to już zależy, jak chcą te dziury też rozmieścić. Zobaczcie też, że moje dziury, czyli miejsca operacyjne, jeśli je przykleję materac do tego łóżka operacyjnego, one się w żaden sposób nie nachodzą. Jestem w stanie poprowadzić tak jakby dziurę do krawędzi i one się nie pokrywają, tak? No bo jeśli zrobiłabym tutaj dziurę, no to można to z drugiej strony, ale im mniej dziur, takie cztery dobrze rozmieszczone, to jest dobre rozwiązanie. No i teraz co? Mamy tą książeczkę zrobioną. No i teraz do gry wchodzi folia. No bo musimy, gra będzie polegała na tym, że ta miejsce operacyjne będzie otoczone czymś, co przewodzi prąd. I jeśli my tą pensetą, no i w tej dziurze, w miejscu operacyjnym,
wyłożonym właśnie tym czymś, co przewodzi prąd, czyli folią, włożymy sobie te ziarenka kawy i będziemy próbować wyciągać za pomocą pensety, to przegrywamy bądź tracimy punkt wtedy, kiedy my dotkniemy pensetą folii. Tak? A zdobywamy punkt bądź wygrywamy, jeśli uda nam się wyciągnąć to ziarenko bądź klocek, zależy od tego, co mamy, w taki sposób, by nie dotknąć. No więc musimy obtoczyć tą dziurkę folią. O, dokładnie widzicie, ale zobaczcie, że ja zrobiłam takie i też powinnyście zrobić, jeśli będziecie tak jakby garneczki, wiaderka z tej folii, tak by to wiaderko, tak, dotykało tej dolnej warstwy, tej dolnej tektury, by to się po prostu stykało. Stykało się po to, by poprowadzić folię aluminiową. Widzicie, że każda to miejsce operacyjne ma swoją folię, która prowadzi na sam brzeg, tak byśmy mogły podpiąć sobie mejki właśnie w tym miejscu. Czyli ta folia prowadzi do tej ramy miejsca operacyjnego. Żałuję, że nie zrobiłam zdjęcia, gdzie to widać, ale ja Wam zaraz tutaj pokażę. O, widzicie? Widzicie, że ono dolega ta rynna z tą. No tutaj. Nie umie tego robić, tak wiecie, na odwrót. O, widzicie? Że takie wiaderko zrobione i to wiaderko dno dotyka tego paska folii. To jest bardzo ważne. Nie wiem, czy zwróciłyście uwagę, tego może tak nie widać, ale nie wszystkie idealnie dolegają, ale jak się wrzuci ziarenka kawy, bądź jak będzie się już grało, to mimowolnie będziemy to dociskać i idealnie będzie stykać. Tak więc mamy już planszę zrobioną. Czy macie do tej planszy jakieś pytania? To nam zajęło tak no, 40-50 minut. Budowa, robili to w parach, dzięki czemu wymieniali się troszkę pracą, dzielili się, bo tak naprawdę robienie tych wiaderek nie jest takie na raz, dwa. Trzeba rzeczywiście zrobić to z wyczuciem. Ja dzieciakom nie dawałam całej rolki, tylko wydzieliłam im po prostu materiał budowlany. I założenie było takie, że to jest materiał, który wystarczy na powstanie tej gry. Więc nie mogli dobierać. Więc starali się szanować tej folii, bo z dzieciakami to jest później różnie. Ta folia, wiadomo, też się przerywa, więc na to też warto zwrócić uwagę, żeby po prostu wydzielić jakiś fragment tej folii. Nie za mały, nie za duży, tak żeby mieli też na jakieś tam drobne poprawki. No i wtedy, kiedy my już mamy tą planszę, czyli ona wygląda dokładnie w taki sposób. To jest ta ze zdjęć, które widzicie. No to potrzebujemy
tego czegoś, co nie przewodzi prądu, co będziemy wyciągać. No, ja tu miałam, o, mam ziarenka kawy. Powiem Wam, że jak testowałam ziarenka kawy, to nie jest wcale najprostsze. Klocki są lepsze, muszę Wam powiedzieć. No i wsypujemy w poszczególne miejsce operacyjne. Ja teraz wsypałam po prostu kilka ziarenek kawy do nawet jednej dziury. Dzięki temu jest kilka szans, ale to wszystko zależy od naszych możliwości. Tutaj widzicie, że są trzy ziarenka kawy. No i teraz co? Teraz przechodzimy do tej drugiej części, bo pierwsza część była taka bardzo plastyczna, manualna, techniczna. Wycinaliśmy, kleiliśmy. To już za nami. Teraz trzeba podpiąć płytkę Makey Makey do naszej operacji. Ale zanim to, no to musimy sobie zaprogramować, stworzyć krótki program, dzięki któremu my będziemy wiedzieli, że dotknęliśmy naszą pęsetą miejsca operacyjnego. Czyli co wtedy się może wydarzyć? Że jak dotkniemy, to co się może stać? Macie jakieś pomysły? Powiem Wam, co dzieciaki wymyśliły. Usłyszymy dźwięk, na przykład. To może być miauczenie, albo możemy nagrać jakiś własny dźwięk, na przykład to bolało, albo uszkodziłeś moją wąstopę i tak dalej. Możemy wymyślić cokolwiek. Dzieciaki też wymyślały różne rzeczy, różne dźwięki, nagrywały. Zobaczcie, że mamy cztery miejsca operacyjne. Jakie klawisze będą zastępowały nasze miejsce operacyjne? Strzałki, dokładnie. To jest najprostsze rozwiązanie, czyli nasz program tak naprawdę będzie wyglądał w taki sposób, że kiedy kliknięto na przykład strzałkę w górę, to coś się ma wydarzyć. To coś, to tak jak Magda napisała, że zostanie wydany jakiś dźwięk. No to teraz ja Wam tutaj czekajcie. No i teraz musimy sobie to zaprogramować. Nasza plansza i nasz kod będą czekać. Ja sobie tutaj położę naszego kota. Przygotuję tutaj miejsce, bo tutaj zaraz kabelki jeszcze nam nie będą potrzebne. Makey, makey też jeszcze może poczekać. Ok. Penseta zaraz. No i potrzebujemy wejść sobie do Scratcha. Tu jeszcze jakieś ziarenko kawy rzuciłam. No i teraz napiszemy sobie krótki program Scratchu. Co udało Wam się zrobić w Scratchu? Robiłyście coś z dzieciakami? Jakiegoś fajnego, z czym chcecie się pochwalić? Magda pisze. Y
Ja muszę powiedzieć, że zaczynałam z dzieciakami zajęcia zawsze od rysowania kwadratu. Niby takie. Niby nic, ale dzieciakom sprawiało to mega radość, no i dzięki temu poznały podstawy poruszania się w ogóle po środowisku Scratcha, co też było fajne. No i później przechodzenie na jezdnię, super. No i później przechodziliśmy do kolejnych etapów, na przykład kotek goni mysz i tak kolejne pomysły realizowaliśmy. Przechodzenie przez jezdnię na zielonym, świetnie, super, fajny projekt. Ok, jakbyście się chciały czymś podzielić, to śmiało, śmiało piszcie. No więc tak. Mamy tutaj sobie naszego kotka. Magda powiedziała, że będziemy poruszać się strzałkami, więc może zlikwidujmy duszka kota i dodajmy sobie, nie wiem, czy nie lepiej byłoby, żebym to robiła na ekranie, tak żebyście widziały. Czekajcie. Zrobimy to udostępnianie ekranu. Będzie lepiej, myślę. Musicie dać mi tutaj chwilkę. Ok, coś tu łączę. I nie chcę się połączyć. Może wyczerpałam już. O, jest. O, widzicie mój ekran? Czy widać ekran? Tak. No to super. To sobie przejdziemy do Scratcha. Ja to zamykam. Otworzę sobie Scratcha. O! Rozwinę sobie czat. Marzena, czekajcie. Muszę sobie sprawdzić, czy to, co widzę. Czy to, co widzę na czacie. Dobra. Ok, więc mamy sobie Scratcha. Tak jak mówiłam i co zaproponowała Magda, to poruszanie, znaczy się wydawanie i wykorzystanie dźwięków i strzałek. Więc dodamy sobie duszki, czyli naszych nowych bohaterów. I naszymi nowymi bohaterami będą właśnie strzałki. Czyli tego duszka, tego kota należy usunąć. Usuwamy klikając w niego prawym przyciskiem myszy. No i mamy usunąć. No i tak znika nam nasz duszek. Słuchajcie, jeśli będzie coś za szybko, bądź coś wyjaśnić, doprecyzować, to śmiało piszcie na czacie. Ja mam tutaj podgląd, więc będę śledzić czat na bieżąco. No i chcemy dodać nowego duszka. No to wybieramy duszka z biblioteki, bo ja wiem, że są tutaj strzałki. No i wybieram sobie strzałkę. Zobaczcie, że dla mnie nie ma teraz znaczenia, czy jaka ona jest, bo tak naprawdę będę wykorzystywała płytkę Makey Makey, więc. No i mam strzałkę w prawo. No i teraz potrzebuję kolejnych strzałek. Zobaczcie, że jak przejdziemy do kostiumów, to pojawiają nam się strzałki w czterech kierunkach. Teraz zmieniłam sobie kostium na
kostium strzałki w lewo, więc potrzebuję zduplikować sobie, czyli skopiować tego duszka 4 razy. No i mamy teraz 4 strzałki w lewo. I teraz muszę sobie pozmieniać kostiumy, tak by mieć strzałki. Zrobimy sobie w górę tą strzałkę. Klikam na kostiumy, zrobimy sobie w dół. No i tą strzałkę, czwartą, brakuje nam strzałki w prawo. No i mamy sobie, o zobaczcie, zrobimy sobie taki układzik mały, czterech strzałek. Możecie je oczywiście narysować pędzelkiem. Zobaczcie, wystarczy. Nie będzie jakaś tam piękna, no ale możecie cztery swoje strzałki w swojej odpowiedniej stronie. Nie trzeba wykorzystywać gotowej strzałki z biblioteki i kostiumów. Ja sobie usunę tą dorysowaną. No i teraz musimy zaprogramować, czyli powiedzieć, co ma się kryć pod strzałką w lewo. Czy na razie to jest jasne? Tak, super. Jak coś, to piszcie. Więc strzałka w lewo. Zaczynamy od czego? Od jakiego bloczku powinnam zacząć pisanie programu? Możecie mi podpowiedzieć? Nie wiem, czy ten czat jest taki na bieżąco, czy jest z lekkim opóźnieniem. Czekajcie, bo teraz. Od zdarzenia, dokładnie. I w zdarzeniach, dziękuję Ci Magda, od zdarzeń, czyli powinnyśmy sobie program, tak jak wspominałam, nasz program będzie, że kiedy na przykład kliknięto strzałkę w górę, coś się ma wydarzyć. Czyli wykorzystujemy sobie, tak jak dziewczyny Magda z Basią, dziękuję Wam, powiedziały, kiedy kliknięto. I tutaj jest domyślnie spacja jednak. Możemy rozwinąć i mamy tutaj do wyboru poszczególne klawisze i wybieramy sobie strzałkę w lewo. To co się ma wydarzyć? Powiedziałyśmy sobie, że ma być jakiś dźwięk. No to wybieramy sobie, przechodzimy do kategorii dźwięk i tutaj mamy możliwość wyboru dźwięku. Zagraj dźwięk pop. By zmienić ten dźwięk pop, to należy przejść do zakładki dźwięki. I tutaj macie taką informację nowy dźwięk. I nowy dźwięk może pochodzić z dołączonej biblioteki. Możecie nagrać bądź załadować dźwięk z pliku ze swojego komputera. U mnie na zajęciach dzieciaki nagrywały własne dźwięki, czyli na przykład ała, to bolało, spróbuj jeszcze raz i tak dalej, i tak dalej. Pomysłów było bez liku. My tutaj może nie będziemy sobie nagrywać, ale wybierzemy jakiś dźwięk z biblioteki. Zobaczcie, że tych dźwięków jest całe mnóstwo. Ja zawsze mówię, że dźwięki pokazywać na końcu zajęć, bo jak się już pokaże dźwięk, to później jest testowanie, próbowanie, mieszanie.
tych dźwięków, więc dużo się dzieje. Także ja dźwięki zawsze staram się pokazywać na koniec. Dzieciaki zawsze chcą swoje dźwięki. No, chyba właśnie, zawsze chcą dźwięki, ale kiedy chcą nagrać, też trzeba wprowadzić takie warunki, kiedy to jest możliwe. Ale to prawda, mi to sprawia największą frajdę, więc jeśli tylko są warunki, to jak najbardziej tak. Ja tutaj wybiorę sobie jakiś tam, niech będzie koń. Może być. W końcu. I tutaj zobaczcie, dodał się dźwięk konia. Gdy przejdę do skryptu i rozwinę sobie pop, to mam, zobaczcie, pojawił mi się nowy koń. I teraz, żeby nie robić tego od początku, tak, czyli nie przechodzę do kolejnego duszka, czyli jest duszek, strzałka do góry i znowu nie przechodzić do zdarzeń, to fajnym, szybkim rozwiązaniem jest kopiowanie naszego skryptu, naszego programu poprzez przeciągnięcie go na tego duszka, gdzie chcemy go wkleić. Ja sobie chcę do strzałki w górę i zobaczcie, jak puszczę lewy przycisk mysz, on wraca na swoje miejsce, ale po kliknięciu na strzałkę na nowego duszka, zobaczcie, że mam skopiowany skrypt, skopiowany program. To bardzo ułatwia pracę i przyspiesza, więc polecam. No i teraz sobie pozmieniamy. Czy jeśli mam strzałkę w górę, to zmieniam sobie, kiedy klawisz strzałka w górę. No i mogę zmienić dźwięk na inny, albo mogę wybrać. O! Mogę wybrać jakiś nowy. No to ja sobie wybiorę nowy. Zobaczcie, że tu się dodał ten nowy dźwięk. Przechodząc do skryptu i rozwijając tutaj dźwięk konia, pojawia mi się ten nowy. No i teraz analogicznie robię strzałkę w dół i strzałkę w prawo, czyli duplikuję. Tym razem zduplikuję sobie już i do tej strzałki. I pozmieniam odpowiednie wartości, czyli jestem w strzałce w dół. Czekajcie. Hop. Zagraj dźwięk. Dobrze, niech będzie ten pop, bo jego jeszcze nie było. No i strzałkę w prawo. Ja mam problem z kierunkami. No i tutaj sobie wybiorę jakiś nowy dźwięk. Jakiś taki. O. Czyli zobaczcie, że powstał nam mini program, który nam umożliwi zagranie, bo ja nie będę potrzebowała tego drugiego laptopa, bo tam nie będzie tego programu. I teraz ja niestety muszę zatrzymać współdzielenie ekranu. Czy teraz widać mnie i prezentację z napisem Scratch? Tak, widać. Czyli
Mamy program w Scratchu. No to teraz należy podpiąć płytkę. Do tego celu potrzebujemy nie tylko Makey, ale przede wszystkim naszą planszę do gry. Ja Wam tu zaraz zrobię odpowiedni, żebyście widziały. Zabiorę to, co jest tu niepotrzebne. Ok. Mamy tutaj naszą planszę. Zobaczcie, że nie wiem, czy widać, ale na pewno słychać, że ziarenka kawy są. No więc jak robiłyśmy pianino, grałyśmy sobie na pianinie, no to potrzebowałyśmy kabelków, naszych krokodylków. Tak jak Wam mówiłam, mamy cztery miejsca operacyjne, więc cztery i podpinamy je do tych. O, może będzie lepiej widać. O, do tych pasków z folii, który to pasek doprowadza nas do tego miejsca operacyjnego z ziarenkami kawy, które będziemy chciały usunąć. O, tutaj. Tak się kończy, jak się nie usunie, wiecie, nie wyczyści. A tak. Makey. Nie wyczyści się banana. Także odłożyłam go na bok i losujemy niebieski. No i jeszcze czarny kabelek. Do czwartej. Hop, mamy to. To jest też tutaj wyraźnie na prezentacji. Widzicie? Cztery kabelki. Podpięte. Te kabelki trzeba podpiąć do płytki Makey, pamiętając, które przyciski chcemy wykorzystać, czyli nasze, w tym wypadku to są nasze strzałki, czyli nie wykorzystujemy spacji i nie wykorzystujemy lewego przycisku myszy. Mamy to. No i tak mamy podpiętą płytkę Makey do naszej planszy do gry. Czego nam brakuje? Co teraz musimy zrobić? Teraz właśnie musimy podpiąć siebie, czyli wykorzystać te przestrzenie na uziemienie. Tak jak Wam już wcześniej mówiłam, nie ma znaczenia, w który zestaw się wbijecie. No i tutaj będzie Wam potrzebna pęseta do wyciągania. No, o, ja tutaj tą. I to, zobaczcie, o, widać. Krokodylka po prostu podpinamy do pęsety.
w celach, żeby nam się to tutaj nie, wiecie, nie ześlizgnęło, nie spadło, można to przykleić chwilowo taśmą, co jest dobrym rozwiązaniem, bo wiecie. Ja to może trochę, o, nasunęłam, także nasunęłam tą ochronkę, także myślę, że nam się to utrzymie dłużej. No dobra, to mamy już nasze mejki podpięte do naszej planszy. My jesteśmy jako chirurdzy podpięci. No to brakuje nam tylko, by podpiąć samą płytkę do naszego komputera. Tak, czyli wykorzystujemy wejście USB. O, zobaczcie, płytka się zaświeciła, to był taki ułamek sekundy. O, ale tutaj zobaczcie, płytka się świeci, to znaczy, że wszystko jest w porządku, że wszystko przewodzi. No i teraz musi nastąpić zabawa, operacje. Ja sobie tą płytkę dam tutaj z boku. Położę sobie ją obok. Tak, żeby miała łatwy dostęp do operacji. Zobaczymy, czy rzeczywiście działa. Czekajcie. Ja sobie teraz przejdę do Scratcha i udostępnię Wam ekran. Dzięki temu nie tylko będziecie widzieć, ale nie tylko będziecie słyszeć, ale będziecie też widzieć, co się tutaj dzieje. Gotowe? Otwieram udostępnienie. Trwa łączenie. Pełny ekran. OK. Czyli widzi, zakładam, że wszystko widać. Rozwijam sobie czat. Widać, super. Widać i słychać, bo tak, super. No to pierwsze zobaczmy, czy nasz program w ogóle działa. Czy działa? Czekajcie. No działa. Strzałka w górę. Mamy jakiś element perkusji. Strzałka w dół. Taką piłeczkę. Słyszeć? Pogłośnie może będzie lepiej. O, słychać? To jest strzałka w dół. Strzałka w górę to jest perkusja. Tego nie da się nie usłyszeć. Konia też. To jest strzałka w lewo. No i strzałka w prawo jest takim jakimś dźwiękiem. No i teraz zobaczymy, czy nasza płytka. Ja jestem tutaj. A teraz nie widać, jestem czerwonym. Dobra, wszystko widać, wszystko słychać. Myślę, że lepiej będzie, jeśli ja zatrzymam to. Bo czy wy nie widzicie, jak ja mam udostępniony ekran? Aha, wy mnie widzicie. Czyli ja wam teraz macham, to mnie widać. Niesamowite, bo ja was wiecie. Ja siebie nie widzę, widzę tylko swój ekran. To jest dziwne uczucie. Okej. No to teraz ja wam tu zaraz czekajcie. O. Zrobię tak, żebyście tutaj widziały wszystko.
Czyli zobaczcie, że ja jak dotknę. Aha, bo wyszłam ze Scratcha. Mało. Jak dotykam poszczególnych, działa. Teraz zobaczymy, czy rzeczywiście wszystko się styka. Jak dotknę sobie krawędzi naszych ran operacyjnych. Dobra. To słabiej styka. Także, tak jak Wam mówiłam, jak się to bardziej dotknie, to wszystko działa. Działa. Ok, czyli działa. Teraz co? Teraz próbujemy wyciągnąć jakieś ziarenko. Muszę Wam powiedzieć, że to jest precyzja. Tak jakby o. Czekajcie. Ale nie. No. Ach, prawie się udało. Okej. To jest takie czułe. Muszę wam pokazać. O, muszę wam pokazać, że to się da. O. Jest. Mamy to. Także jeden element operacyjny się udał. I tak można sobie wyciągać wszystkie ziarenka. Jednak to trochę potrwa, bo muszę Wam powiedzieć, że ta jedna dziurka jest taka wąska, więc tutaj naprawdę trzeba się wysilić i namęczyć, ale tak jak Wam mówię, no najlepsze są klocki Lego, te najmniejsze elementy. Świetnie tutaj. Łatwo się je po prostu chwyta. Z ziarenkami kawy to jest różnie. Ten program Scratchu można rozwinąć i dodać na przykład punkty, które się odejmują za każde wydawanie dźwięków. Więc tutaj wariacji jest całe mnóstwo. Czekajcie się na udostępniam tego ekranu dzisiaj, ale dzięki temu Wam przetestowane, że to się rzeczywiście udaje. No i ja pamiętam, jak robiłam tą grę, że później ja zawsze pytam dzieciaki, co im podobało na zajęciach, było. Pamiętajcie, że nie jestem nauczycielką, więc do mnie dzieciaki przychodzą w ramach zajęć dodatkowych. I tutaj wtedy na zajęciach po prostu zawsze ich pytam, no, co się podobało, co się nie podobało, co by zmienili i tak dalej. Taką informację zwrotną warto robić. No i pamiętam, jak po tym cyklu zajęć, prowadziłam w takich cyklach 8 zajęć ze Scratcha, z Makey i tak dalej. No i każdy miał za zadanie na koniec wypisać, które zajęcia bądź która aktywność podobała się najbardziej. No i dostałam takie karteczki, że od jednego, czy tam od kilku osób, ale na jednej właśnie było tylko to napisane, że właśnie podobało mi się, jak bawiliśmy się w operację. Bo dzieciaki rzeczywiście potraktowały to jako zabawę, taką zabawę twórczą. Zrobiły sobie samodzielnie planszę, wykorzystały swoją wiedzę w poruszaniu się po Scratchu. No i później rzeczywiście zagrały. Dodawały swoje dźwięki, nagrywały, więc każdy zespół, każda para miała inne. Później się wymieniali.
wymieniali swoimi stołami operacyjnymi, więc każdy był tak naprawdę zainteresowany tymi dźwiękami, jakie kto dodał. I się tak nawzajem inspirowali, zmieniali i dopiero później grali. Część też pokazywała rodzicom te swoje operacje, te swoje plansze, no i rodzice grali. Także to bardzo się wszystkim podobało. Mi się te zajęcia bardzo podobały. Tak jak Wam mówiłam na początku, sporo czasu poświęciliśmy na to, żeby te plansze powstały, bo wycinanie z kartonu rzeczywiście nie jest najprostszą rzeczą, szczególnie jeżeli chodzi o jakieś dziury. Ale dzieciakom się udało, były dumne z tego, że tam się to się udało, że to ładnie wygląda. Chciałabym Was zapytać o Wasze wrażenia na temat tej zabawy, na temat wrażeń, może na temat jakichś modyfikacji, które byście wprowadziły, zmieniły. Jak wrażenia? Jakaś taka refleksja, czy takie zajęcia z dzieciakami udałyby się u Was w szkole, czy Wasze dzieciaki byłyby zainteresowane, czy Wy same spróbowałybyście coś takiego zrobić? Iwona napisała, że bardzo fajny pomysł. Cieszę się, że przypadł do gustu. Iwona, fajny pomysł. A jak myślicie, co dzieciakom mogłoby sprawić największą trudność? Super sprawa, połączenie nowych technologii. Tak, technologii z grami planszowymi, to prawda. To tak naprawdę te światy się troszkę przenikają, jeśli chodzi o zasady. Na pewno, ale to chyba ze starszymi dziećmi. Robiłam to z trzecioklasistami. Była to grupa mieszana, bo byli trzecioklasiści i czwartoklasiści, więc myślę, że z trzecioklasistami spokojnie tak. Czy ten webinar można ponownie sobie odtworzyć, żeby zrobić to wszystko samemu wolniutko? Te webinary one są nagrywane, więc myślę, że się pojawią, ale wyślę Wam znowu na link, wyślę Wam tego linka, linka do tego filmiku, który nakręcił ten chłopczyk. To jest 5 minut. To jest filmik 5-minutowy, który w bardzo skondensowany sposób omówił tą operację. O, tu macie ten filmik. W razie czego, jeśli byłyby jakieś pytania, wątpliwości, bądź jeśli nasunęłyby się jakieś tam refleksje, to śmiało też możecie napisać maila. Postaram się odpowiedzieć bądź wysłać jakieś materiały, więc śmiało możecie sobie go zanotować. Ale teraz tak, jak myślicie, co dzieciom mogłoby sprawić największą trudność w tym projekcie? Bo tak jak któraś z Was się. O, Marzena napisała, że pewno z dziećmi starszymi. Dlaczego nie z dziećmi młodszymi? Albo jakie dzieci młodsze mogłyby mieć problemy? Ale też może jakie trzecioklasiści mogą mieć problemy? Ja Wam tu tego maila może też napiszę na czacie. Będzie sprawniej.
Dziewczyny. Macie jakieś tutaj niestety ośmiolatki świetnie radzą sobie ze Scratchem. Niektóre ośmiolatki, to prawda, jak najbardziej się zgadzam. Ale to też jest właśnie, mimo że program w Scratchu jest nieskomplikowany, to zadowolą się też osoby, które dopiero poznają. A jest to też tak, jak Magda powiedziała, też takie połączenie trochę tych światów, więc ten Scratch to tak naprawdę narzędzie do tego, by osiągnąć cel, jakim jest działająca gra. Więc to, że ten kod, ten program jest tak mało skomplikowany, to myślę, że tym dzieciakom absolutnie nie będzie przeszkadzał. A te słabsze, te, które dopiero zaczynają, bądź mają jeszcze jakieś problemy, to mają okazję utrwalić podstawy. Młodsi też próbują skrecza. Bardzo się cieszę, że w ogóle wasze dzieciaki próbują poznawać skrecza i zgłębiać. Jest mnóstwo fajnych inspiracji, scenariuszy, więc zachęcam. Dla tych najmłodszych, 8-latków, 9 dla drugiej, trzeciej klasy, więc warto poszukać i pobuszować w internecie. A jak w ogóle wrażenia, szczególnie pytam te osoby, które się dopiero napisały na początku, że one nie korzystały, nie znają Makey Makey. Jakie wrażenia macie po tym webinarze? Czy Makey Makey to jednak coś, co warto odkryć i wyjąć z szafki? Jak myślicie? Ja byłam już na szkoleniach zachwycona. To prawda. Znaczy, Makey Makey zawsze jest takim efektem wow. To jest też element, który pozwala osiągnąć szybki sukces, bo szybko widać ten efekt, czy to działa, czy nie działa. To jest siła Makey Makey. Ja lubię uczniowie jeszcze bardziej. Ja lubię Makey Makey, dlatego że ono nie ma ograniczeń. Ono nie ma ograniczeń. Tutaj, jeśli pogrzebiecie w sieci, jest mnóstwo fajnych filmików, które można oglądać, zobaczyć razem z dziećmi, wybrać coś, co chcecie zrobić. Ten webinar będzie nagrywany, ale będą też na pewno inne webinary, więc ja również nie łączyłam Scratcha z Makey Makey, więc to też, zobaczcie, jest fajne połączenie Makey Makey i Scratcha, a nie korzystanie tylko z gotowych aplikacji, które właśnie też. Czyli to też, wiecie, jest następny poziom, że możecie sobie to połączyć i stworzyć własne jakieś krótkie gierki, aktywności, pianino można sobie stworzyć własne w Scratchu. Także cieszę się, że dla was nowością, że pokazałam wam, że można to troszkę połączyć, wykorzystując prosty program, prosty skrypt.
A efekt jest super. I zobaczcie, że to macie też fajne zajęcia, kiedy dzieciaki już poznały Scratcha, znają podstawy. Wchodzi zupełnie coś nowego, jak Makey Makey. I jedne zajęcia są na przykład w ogóle o wykorzystaniu Makey Makey, o przewodnictwie, o prądzie. I wtedy pokazujecie te aplikacje, do których link wam wysłałam. A później na kolejnych zajęciach jest połączenie tego Scratcha w Makey Makey, tworzą własne na przykład instrumenty. Dzięki i rysują sobie te instrumenty w Scratchu. Ja z dzieciakami robiłam pianino i zaprogramowałam nuty do laskotek, w laskotek na płotek. No i dzieci później dostały zapis nutowy w laskotek na płotek, no i grały. Więc to też świetnie się sprawdziło. Zapis nutowy jest naprawdę prosty. Pięć dźwięków. Więc później robiliśmy sobie koncert, komu uda się zagrać. Słuchajcie, jest 19:41. To może zróbmy sobie teraz przerwę 15-minutową. Co wy na to? Na pewno wykorzystam na zajęciach. Bardzo się cieszę, Marzena, że wykorzystasz. Jak będziecie ciekawe i zainteresowane, to mogę wam pokazać, jak zrobić pianino w Scratchu. Czy jesteście zainteresowane? Jestem. To słuchajcie, to może. Super, tak. Okej, to może sobie teraz zrobimy to pianino, a później zrobimy przerwę. Co wy na to? Czy wolimy teraz przerwę, a później pianino? Co myślicie? Pierwsza przerwa czy pianinko? Przerwa. No, Marzena była pierwsza. Przerwa. Super. No to teraz zróbmy sobie przerwę. Jest 19:42. No to spotkamy się tak 19:55. Pasuje wam? Piszę przerwa do 19:55. Ja teraz znikam, także posilcie się. I wracamy sobie po przerwie. Będziemy tworzyć pianino. Do zobaczenia.
Halo, halo. Słychać? O tak, no były jakieś, miałam jakieś problemy z siecią. Mam nadzieję, że już. O super. Mam nadzieję, że już wszystko w porządku. Super. No to zaczynamy sobie tworzyć pianino. Tak jak Wam wcześniej mówiłam. Pianino, tak jak Wam wcześniej pokazywałam, w gotowych projektach, które udostępnia Makey Makey, udostępniam Wam też link, jest gotowe pianino, ale warto z dzieciakami zrobić swoje. Ja w międzyczasie, w trakcie przerwy, wydrukowałam sobie nutki, zapis nutowy, który umożliwia zagranie w las kotek na płotek. Ja taki zapis nutowy przygotowałam dzieciom. Jeśli będziecie zainteresowane, to możecie napisać do mnie na maila. Na maila wtedy wyślę po prostu do druku. Do druku myślę, ja tutaj zaraz Wam jeszcze raz napiszę na czacie. Ok, Mariola Drost, mistrzowie kodowania.pl. Ok, jeśli któraś z Was jest zainteresowana taką formatką do druku, to śmiało piszcie. Ja Wam po prostu udostępnię i możecie sobie spokojnie wydrukować taki zapis nutowy. Ok, no to potrzebujemy, żeby zrobić pianino w Scratchu, no to potrzebujemy Scratcha. Czyli muszę Wam udostępnić ekran. Mam nadzieję, że klikając udostępni, tutaj się nic nie zadzieje. Łączy się pełny ekran. Mamy to rozwinięcie czatu. Czy widzicie mój ekran? Czy widać? Tak, tutaj dziewczyny piszą, przechodzimy. Ewa, dzięki Magdy, to dzięki dziewczyny. Czyli przechodzimy do Scratcha. Założenie jest takie, że każdy klawisz w pianinie ma wydawać swój dźwięk. By wykorzystać do tego płytkę Makey Makey, pamiętamy, że ta podstawowa płytka, z której korzystamy najczęściej, ma tych przycisków, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, a my będziemy potrzebować raz, dwa, trzy, cztery, pięć nutek. Czyli potrzebujemy stworzyć pianino, które będzie się składało z pięciu klawiszy i każdy ten klawisz będzie odpowiedzialny za konkretną nutę. I teraz kot jest nam niepotrzebny, czyli kota usuwamy. No i potrzebne nam są klawisze. Jako że klawiszy nie ma w bibliotece, nie ma w bibliotece, potrzebujemy sobie stworzyć własne klawisze, własne duszki, czyli każdy klawisz będzie jednym duszkiem. Czyli takich klawiszy potrzebujemy pięć, czyli będziemy mieć pięć duszków. No, klawisz łatwy w rysowaniu. Potrzebujemy skorzystać tutaj z zakładki kostiumy. Wcześniej kliknęłam sobie tutaj na pędzel, że chcę narysować mojego duszka. No i pojawił mi się taki coś podobnego do Painta. No i każdy klawisz to wiadomo
prostokąt, wybieram sobie tutaj prostokąt. Tu mam możliwość wybrania, zobaczcie poniżej, czy to ma być prostokąt z wypełnieniem, czy tylko kontury. Ja sobie wybiorę kontury. Tutaj mogę sobie ustawić szerokość tej linii na tym suwaku. No i kolor. Ja sobie wybiorę czarne kontury. No i stworzę sobie taki ładny prostokącik. No jak to w pianinie, klawisze są białe i czarne. U mnie będzie taki, zobaczcie, jak narysowałam, wystarczy przejść do skryptów i wtedy mój duszek, zobaczcie, pojawi się na naszej scenie. Czy to jest jasne? Dajcie znak, tak. Czy to jest jasne? Jeśli coś, to od razu piszcie. Ja tutaj mam czat, podgląd na czat, co się dzieje, więc będę to śledziła na bieżąco. No i potrzebuję takich duszków 5, żeby nie rysować kolejnych, no bo wiadomo, niekoniecznie wyjdą mi takie same. Chcemy, żeby to pianino takie ładne było, tak ja chcę, żeby było. I żeby oszczędzić czasu, no to ja sobie, tak jak w przypadku kodu, który pisałyśmy do strzałek przy operacji, ja sobie te duszek, tego duszka zduplikuję. Zobaczcie. Duplikuję, klikając duplikuj, duplikuj i już mam raz 4, potrzebuję jeszcze 5. No i ja sobie tak ładnie, jak to w pianinie, poukładam. O. No i pianina jeszcze mają czarne klawisze. To ja sobie narysuję jeszcze jakiś czarny. Ale tutaj już wybiorę, przejdę do tutaj pędzelka, pojawi mi się duszek numer 6. W kostiumach wybiorę sobie prostokąt. Tym razem nie wybiorę kontur, a wypełnienie czarne. No i narysuję jakiś taki krótszy, mam nadzieję, że będzie pasować. O, chyba będzie. I przejdę sobie do skryptów. I wtedy mój duszek czarny, który będzie pełnił, jakby to powiedzieć, walor estetyczny. I sobie też zduplikuję go, o, żeby było takie pianinko, takie nasze. O. Mamy takie pianinko. Jak Wam się podoba takie pianino? Super. Zobaczcie, zobaczcie, jakie to jest szybkie. Także cieszę się, że się Wam podoba. No to teraz mamy już pianino narysowane. Potrzebujemy zaprogramować, czyli napisać kod dla poszczególnych klawiszy. Czyli przejdę sobie do duszka pierwszego, czyli do tego mojego pierwszego klawisza. Zobaczcie, że on jest tutaj zaznaczony, czyli w tym momencie będę pracować właśnie na tym klawiszu. No i mam już skrypty. No i teraz co się ma zadziać? Że kiedy kliknę, pamiętamy, co mamy na płytce, czyli kiedy kliknę kierunki, jakieś strzałki, ma zagrać jakąś nutę. Czyli tutaj się możemy umówić, że to będzie strzałka w lewo. Ja też może strzałka w lewo. Ja, słuchajcie, wykorzystam nasze tutaj, pamiętacie te strzałki, które dodawałam przy operacji, żeby nam je troszkę opisać, a nie rysować. Można było od razu
Tutaj one są trochę duże. Ja je troszkę zmniejszę. Tutaj jest przycisk do zmniejszania postaci. Zobaczcie. O, i ja chciałam, żeby to była strzałka w lewo, więc zmienię po prostu ten kostium. Pamiętacie, że można zduplikować. Przypadek wzięłam klawisz. Może być. I jeszcze. I teraz tu była strzałka w lewo. Tutaj dam strzałkę w lewo. Tutaj dam strzałkę w dół. Strzał. Zawsze klikam tutaj, ani to nic nie daje. Strzałkę w prawo. A tu dam strzałkę w dół. Układ może być, wiecie, dowolny, jaki chcecie. No a tutaj będzie spacja, ale uznajmy, że to będziemy wiedzieć. No i przechodzimy do skryptów. Tak jak Wam mówiłam, czyli nasz duszek pierwszy, ten klawisz, to będzie strzałka w lewo. Czyli tak jak wtedy Magda powiedziała, korzystamy, Magda i chyba Beata, korzystamy z bloczków położonych w zdarzeniach i wybieramy, kiedy klawisz spacja naciśnięty. My wybieramy tutaj, zmieniamy spację na strzałkę w lewo. No i co się ma zadziać? Ma zagrać jakąś nutę. Ja Wam tutaj zaraz przeczytam, jakie mają być nuty. Ma być nuta G. No i tych nut szukamy tam, gdzie mamy dźwięki. Bo to nie tylko te dźwięki, które są w bibliotece, ale które możemy też nagrać, ale to są nuty. I zobaczcie, tu jest bloczek. Zagraj nutę 60 przez pół taktu. Powiem Wam, że ja nie mam zdolności jakichś tam muzycznych, więc dla mnie pół taktu to tak nie bardzo. Nuta 60 to już tym bardziej. Ale jak rozwinę, kliknę sobie na to 60, zobaczcie, że pojawia się nam pianino. I tutaj są ładne oznaczenia C, D, E, F, cała gama. No i szukamy G. E, F, G. O, nie wiem, czy słyszałyście G. Słychać strzałkę w lewo? Musicie dać mi jakąś. Tak, super. No i tak potrzebujemy kolejne klawisze. No i jeśli mamy już klawisz pierwszy zrobiony, no to żeby ułatwić sobie pracę, duplikujemy na klawisz duszka numer 2, który jest strzałką w dół, czyli zmieniamy tutaj strzałkę w dół. No i mamy G, potrzebujemy nutę E. O, mamy. Czyli mamy już strzałkę w lewo i w dół. Działa. Teraz strzałkę. Czekajcie. O, tu jest strzałka w. Nie poukładałam sobie, ale to się u dzieci tym bardziej zdarza. Strzałkę w prawo. Nie zwróciłam po prostu uwagi na kolejność układania tych, ale to też się często zdarza na zajęciach z dzieciakami, ale to w niczym nie przeszkadza. Strzałka w prawo i strzałka w prawo potrzebujemy nuty F. Czyli mamy strzałkę w
lewo, dół i w prawo. Potrzebujemy strzałki w górę. Czyli to jest ten nasz duszek numer 5. I potrzebujemy nuty D. D. Mamy. Czekajcie. I potrzebujemy nut spacja. I potrzebujemy nuty C. Niskie C. Chyba może być. Czyli mamy. Ta w górę mi tu jakoś tak dźwiękowo. Czekajcie. Dobrze. Czy to jest jasne? Dajcie mi znać, czy to tutaj pasuje wszystkim. Ja tutaj może nam tutaj troszkę oświetlę. Bo się chyba robi już tak ciemniej. Okej. Dobra, no to mamy tutaj zaprogramowane pianino na te cztery. Rozwinięciem tego może być zaprogramowanie, że każdy klawisz sygnalizuje to, że jest wciśnięty. Tak, czyli na przykład zmienia kostium na kostium drugi, jakim będzie na przykład ten bloczek w kolorze jakimś takim jasno-szarym. Bo teraz zobaczcie, że ja klikam i nie widzicie, który klawisz jest wciśnięty. To jest takie rozwinięcie. Do tego przyda się nadawanie komunikatu. Ja Wam wyślę projekt w Scratchu, już taki zrobiony na stronie Makey Makey, na stronie Scratcha. Po prostu sobie zobaczycie, jak to.
Halo. Czy mnie słychać teraz? Tak, no to super, że słychać. Nie wiem do jakiego momentu było mnie słychać. Pokazywałam Wam, czekajcie, podzielę się z Wami ekranem. Mam nadzieję, że to się załaduje. Na stronie Scratcha. Okej. Okay. Okej, okay. Widać tutaj. Czekajcie, rozwinę sobie. Ok. Okej, okay. Jak jesteśmy na stronie Scratcha, to wystarczy wpisać tutaj w polu szukaj makey. No i zobaczcie, że pojawiają Wam się projekty, które są przygotowane pod Scratcha. No i jeden z kultowych projektów jest pianino. No i gdy sobie otworzymy. Halo. Czy mnie widać? Słychać? Myślę, że z tym udostępnianiem ekranów coś jest. Znajdziemy. O właśnie, znajdźcie sobie pianino i kliknijcie sobie po prostu zajrzyj do środka. I tam zobaczycie, jak ten program, jak to pianino zostało stworzone tak, by po kliknięciu, tak jakby kostium, ten klawisz rzeczywiście zmieniał się, żeby sygnalizował, że on właśnie został kliknięty. No i tak właśnie stworzyłyśmy sobie proste pianinko, które umożliwia nam zagranie blazu kotek na płotek, wykorzystując. Mogę spróbować. Czekajcie, chcecie, żebym spróbowała? Nie będę już udostępniać ekranu, bo to chyba jest. Chcecie. Dobrze, to będziemy testować pianino. Ja wam go tutaj po prostu, wiecie, tutaj, o. Ja nie pamiętam nut, więc to wątpię, żeby mi wyszło blazu kotek na płotek, wiecie.
Okej, okay. Podpinam myjki, myjki. Zwróćcie uwagę, że ja już tutaj nie odpinałam po prostu kabli. O, był sygnał. Do tych elementów podepnę. Coś mi tutaj. Okej, szklanka z wodą. Okej, mam tutaj folię, bo mam akurat pod ręką. Dobrze jest sobie ułożyć to w kolejności, wiecie w jakiej, dlatego ja sobie tutaj pozwolę otworzyć skrecza, strzałka w lewo. Nie. Strzałka w lewo to będzie G. Myślę, czy mam tutaj coś do pisania. Mam, napiszę sobie. G. Strzałka w dół, to jest moja czarna. Hopa, to będzie taka, wiecie, prowizorka. Strzałka w dół, czyli mój duszek numer 2, to będzie nuta E. Później strzałkę w prawo mamy kabelek biały i będzie to strzałka. Czekajcie. Strzałka w prawo i nuta F. Opiszę sobie to tutaj F. Trochę mi to tutaj leci, no ale damy radę. G, E, F. Strzałka do góry. To będzie duszek piąty i to będzie bodajże D. No i tutaj ostatnia, czyli moja spacja. To będzie, wiecie, z dziećmi to można zrobić tak ładne pianinko, wyklejone, także tutaj wszystko przed wami i przed waszymi dzieciaczkami. G, E, no, działa, zobaczcie. Czekajcie, bo ja sobie tutaj muszę skonsultować, czy widać mnie i słychać. Musicie mi napisać, bo później znowu nie widzę, że... Tak, okej, okay. No to ja sobie znowu muszę przejść do Scratcha, żeby widzieć nuty. No i mam tutaj nuty, no i zaczynam, zaczekajcie, G, E, D, D, G, G, E, D, D, i co myślicie? Jak moje wykonanie wylazł kotek na płotek. Powiem wam, że debiut przed kamerami muzyczne. Cieszę się, że się spodobało pianino. Nie miałam w planach tworzenie pianina. A tu proszę, jak fajnie się to złożyło, że byłyście zainteresowane.
Tak jak Wam mówię, to pianino naprawdę można zrobić ładnie na kartkach, wyklejone, z opisanymi nutami, więc tutaj naprawdę można poszaleć do tego, ale można zagrać tylko melodię przy użyciu 5 nut. Nie, można więcej, gdy się wykorzysta te, wiesz, te dodatkowe tutaj klawisze właśnie drugą stronę. Wtedy można więcej. Także zachęcam, można spróbować znaleźć jakieś proste piosenki na niewielką ilość nut. Zobaczcie, że jest w 9:30. Bardzo szybko nam to przeleciało. Jak w ogóle Wam się podobał webinar? Czy było warto poświęcić ten czas? I w ogóle jak tam Wasze wrażenia? Było warto. Dziękuję bardzo. To dla mnie duży komplement. Tak, warto. Cieszę się, że się podobał, bo z Wami mi się bardzo dobrze pracowało. Pomysły do wykorzystania. Taki też był mój cel. Ja Wam bardzo dziękuję w ogóle za ten webinar. On się udał dzięki Wam, że się tak zaangażowałyście. Łączenia Scratcha z Makey. Bardzo się cieszę. Cieszę się, że pokazałam, jak wykorzystać właśnie i Scratcha, i Makey. Bardzo fajnie, bardzo się cieszę, że Wam się podobało. Dla mnie to był też fajny czas. Cieszę się, że się zaangażowałyście pracę, że byłyście zainteresowane, że dawałyście znać. To dla prowadzącego wiele znaczy. Cieszę się, że nie zraziłyście się tymi problemami technicznymi. Nie mam pojęcia, może coś tam na łączach padło. Tak jak Wam mówiłam wcześniej, jeśli chciałybyście ten zapis nutowy kotka, taki graficzny, jaki przygotowałam dzieciakom, to śmiało napiszcie na maila, wyślę Wam, bo to zrobiłam właśnie na zajęcia z dzieciakami, więc do korzystania. Jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję. Teraz już nie robię przerwy, ale słuchajcie, jakbyście miały jakieś pytania, naszła Was jakaś refleksja, to dawajcie znać na czacie. Myślę, że możemy sobie tutaj jeszcze troszkę pobyć. Ja jestem tutaj do 9:00, więc było świetnie. Bardzo dziękuję, Iwona. Jestem tutaj do 9:00, więc jeśli coś, tylko to śmiało. A tak w ogóle, jak Wam się podobała operacja z Makey Makey? Pewno już o to pytałam, ale mi to umknęło w tych emocjach, wiecie. Super, cieszę się. Bo to głównie był ten temat operacji, ale zobaczcie, że mechanizm jest ten taki sam jak w pianinie. Ciekawa zabawa. Super. Także tak jak Wam powiedziałam wcześniej, jestem tutaj do 9:00, więc śmiało, jeśli macie jakieś pytania, czy jeśli jeszcze coś pokazać w Scratchu, czy jakieś projekty, to śmiało piszcie na czacie. Ja można to zrobić z własnym dzieckiem. Tylko trzeba mieć Makey, dokładnie. Ale Makey też jest coraz bardziej powszechne, a można też wypożyczyć przecież ze szkoły. Przygotowałam taki ostatni slajd, pytania, spostrzeżenia, więc jak widzicie, miały to śmiało. Sama chcę sobie zamówić, powiem Ci, że je skupiłam i sobie chwalę. Mamy jedno, ale jak to zrobić z klasą 25-osobową? Mój syn był zachwycony.
Słuchajcie, no z jednej Makey Makey każdy może zrobić swój stół operacyjny, swoje pianino, a później testować, czy to rzeczywiście działa po podłączeniu Makey Makey. Czyli takie Makey Makey, pierwsze robimy to pianino, projektujemy to pianino, na przykład na papierze z wykorzystaniem folii, później programujemy. Albo pierwsze programujemy w Scratchu takie pianino, później przenosimy takie pianino w wersję analogową na papier, tekturę z wykorzystaniem folii albo innego czegoś, co przewodzi prąd, a później testujemy, czy to rzeczywiście wszystko działa. I taki zestaw Makey Makey wtedy krąży po prostu po klasie. Warto wtedy dzieciaki po prostu podzielić w grupy, w jakieś zespoły trzyosobowe. Dzięki temu też, zobaczcie, będą uczyli się też takiej współpracy, podziału tej pracy, więc można spróbować. Na przykład jedna osoba odpowiadają, albo większe nawet zespoły, jedna grupa odpowiada, jest programistami i tworzy program w Scratchu, a druga odpowiada za tworzenie tego pianina analogowego, tego na kartce. Później jest ten zestaw testowy, który sprawdza rzeczywiście, czy ten program i ten pianino w wersji analogowej działają, czy wymagane są jakieś tam poprawki. Także słuchajcie, jeszcze raz bardzo Wam dziękuję. Ja wyłączę sobie po prostu kamerę, ale ja tu będę, więc jeśli macie jakieś pytania, to napiszcie na czacie. Czy takie rozwiązanie Wam w ogóle odpowiada, że wyłączę sobie kamerkę i dziękujemy? To ja Wam dziękuję. Wyłączę sobie kamerkę i będę tutaj dźwiękowo. A już nie wysyła. Już na mnie napatrzyłyście. Okej, to ja Wam bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Klikam kamerkę. Jestem audio. Jak coś, to piszcie. A tak, to Wam dziękuję za ten czas.